Witam serdecznie, drodzy widzowie, w programie Trybuna Ludu. Mirosław Okliński będzie odpowiadał dzisiaj na wasze pytania. Witam wszystkich. Pytanie jest o dziwo mniej niż za pierwszym razem, ale są chyba bardziej konkretne. Konkretne. Więc żeby nie przedłużać, zaczynamy. Pytanie numer jeden. Czy środowisko trenerskie ma kompleks Mirka Oklińskiego? Nie wiem, czy środowisko ma kompleks. Na pewno nie jestem lubianą osobą w środowisku trenerskim, dlatego że dużo eksponuje swoje zwycięstwa, mocno je eksponuje. No i też mam więcej zwycięstw niż porażek, więc jak ktoś jest dobry, to nie jest lubiany. A przede wszystkim skromny. No to przede wszystkim. Drugie pytanie. Co by pan wolał? A. Rower za 30 tysięcy złotych. B. Broń za 30 tysięcy złotych. C. Safe za 30 tysięcy złotych. D. Żeby kelner upadł i sobie głupi ryj rozkwasił. O Jezu. Nie, no nie życzmy kelnerowi, żeby była bieda u niego. Wiadomo, że lubię rowery, lubię sejfy i lubię broń. Najlepiej jakbym miał wszystko, i rower, i sejf, i broń. Jakby musiał trener wybrać trenera do Akademii Sportu Wilanów z tych trzech, to kogo by trener wybrał? Złotkowski, Jot czy Szyszka? No chyba Złotkowski. Jaką taktykę opracowałby pan naszemu mistrzowi na walkę z Gloverem? Wiem jaką. Wiem jaką. Bym go na pewno przygotował. Zadaniówki bym robił pod Glovera i ja wiem, co Glover robi i na to byśmy mieli odpowiedź. No bo po prostu bym to trenował, bym dużo zadań robił takich. No na pewno by nie rozciągnął Janka jak kurczaka, bo dużo robię zadaniówek wyjścia z tej pozycji, że zajście za pleców i wyjście. Oczywiście to też nie jest tak, że można chwilę zamulić i można wejść w najgorszą pozycję. Tak naprawdę to jest taki poziom, że Janek mógł przegrać tak jak przegrał, mógł mieć słabszy dzień. Ja w ogóle nie mam żalu o to. Przegrał to przegrał. Ale przegrał w słabym stylu. To każdy to powie, no nie? Sam to powiedział. No i ja tam mówiłem, że no przegrał, to tak jakby w głowie przegrał. Tak według mnie. Jakby w głowie to przegrał, ale nie ma się co dziwić, wygrał pas, obronił pas. To są bardzo duże naprężenia, znaczy takie obciążenia psychiczne. Jedna ważna walka, druga ważna walka, więc nie ma się to tam co dziwić, ale na przykład to, że tam wręczał piwo i że był taki miły i w ogóle. Przed moim zdaniem przed walką nie ma się co lubić. Nie chodzi, żeby kogoś obrażać. Oczywiście można robić trash talk, ok, ale no, nawet nie o to mi chodzi, tylko no, nie można być za miłym i się przyjaźnić z przeciwnikiem. No ja tego nie lubię. Uważam, że najpierw ich bijemy, oni leżą, płaczą, a później się z nimi lubimy. Najpierw po prostu ich pokonamy, a później ich lubimy. Nie możemy ich lubić przed pokonaniem. Najpierw ich pokonamy, a później ich polubimy. Tak. Kolejne pytanie. Miras, czy trenując Paige Van Zandt, która emanuje seksapilem, umiałbyś zachować profesjonalizm, czy miałbyś dwuznaczne myśli podczas pracy? Nigdy Paige Van Zandt nie trenowałem i nie zamierzam. Wiemy, że jest pan osobą z niesamowicie twardym charakterem. Czy spotkał pan kiedykolwiek na swojej drodze osobę z tak silną i charyzmatyczną osobowością, że przyćmił pana królewską aurę? Żona się nie liczy w nawiasie. Chodzi bardziej o zawodnika, włodarza, innego trenera itp. Słowem, jeszcze większego świra od pana. Czy nie wiem, ja z dwóch zawodników, z którymi mi się najlepiej pracowało do tej pory, to jest pierwszy, jest Szymon Kołecki. To jest kurde mistrz mistrzów. A później jest Michał Oleksiejczuk. To są dwie osoby, z którymi mi się najlepiej pracowało, które są jakby mają w głowie tylko zwycięstwo. Tylko zwycięstwo. I pierwszy jest Szymon. Uważam, że to jest facet z wielką klasą i no, człowiek, który mnie wspierał od początku do końca. No a Michał to jest tak samo mega wojownik, ale to czy jakby byli uparci tak jak ja i tacy zdeterminowani, to byśmy tam dnia ze sobą nie wytrzymali. Skoro safe.pl jesteśmy bezpieczni, to może zamiast cegieł użyć sejfów do budowy muru na wschodniej granicy?
Ja powiem w ten sposób, że to już pytanie do władz. Jak mają kasę, sejfy.pl, jesteśmy bezpieczni, Garant, profesjonalna broń, Delta Optical, doskonała optyka, znajdę cię nawet w nocy. Czy mógłby trener pokazać technikę banana split na Jaru? Nie, kolano mnie boli, biodro i nie lubię tej techniki, bo nogi są silne i jakby ręce, dwie nogi i dwie ręce przeciwko dwóm nogom. To ja nie jestem, to taka nie jest, nie, to nie jest moja technika. Czy wolałby pan, aby Michał robił bazę zapaśniczą u trenera Roszkiewicza? Nie, ja nie będę wpływał, gdzie kto robi bazę zapaśniczą. Każdy dobiera sobie trenerów jak chce. No, forma rozstania tylko mi się nie podobała między Michałem a Roszkiewiczem, bo jeżeli coś ci nie pasuje, to mówisz otwarcie, że nie pasuje, a nie, że przez rok chodzisz i nie wiesz, jak komuś powiedzieć, że sorry, ale nie mam ochoty z tobą pracować. Tylko przez rok czy półtorej unikasz rozmów, nie odbierasz telefonów, nie umiesz wprost. To jakby taki brak odwagi takiej cywilnej, no nie? Masz odwagę się napierdalać, ale nie masz odwagi powiedzieć wprost: panie Roszkiewicz, kończymy współpracę, było miło, było fajnie, ale już się to skończyło, nie chcę. To trzeba powiedzieć wprost, no nie? No, Michał nie umiał tego zakończyć, o tym mówiłem, że to powinien zakończyć, nie tak po prostu oficjalnie. Michał nie umie tak powiedzieć wprost, woli nie odebrać telefonów. Co trener myśli na temat zachowania Pawła Jóźwiaka i o jego słowach, które powiedział do Macieja Turskiego, dziennikarza prowadzącego Octagon Live na kanale sportowym, że Turski jest dziennikarską hieną? Znaczy, Turski dla mnie to jest gość, który jak wygrywamy 15 razy, to nigdy nie dzwoni do mnie, żeby mnie zaprosić, a jak bracia Oleksiejczuk zostali usunięci z klubu, to od razu zadzwonił. To dla mnie to może pan Jóźwiak miał rację. Czy dzwonił do trenera z zaproszeniem? Tak. Czy uważa trener, że Rembecki jest lepszy od Gamrota? Na pewno jest bardzo dobry i na pewno na podobnym poziomie. Nie wiem, kto jest lepszy, bo tego nigdy nie dowiemy, jak nie sprawdzimy, ale Rembecki jest, uważam, równie dobry jak Gamrot. A czy lepszy? Musiałaby być walka. Czy nie obawia się trener, że przez jego zachowanie zawodnicy Akademii Sportu Walki Wilanów mogą nie dostawać walk, na przykład w KSW? Nie mam problemu z walkami. Mamy walki, nie muszą być w KSW, mogą być w Fenie, mogą być w Oktagonie, mogą być w UFC, mogą gdzieś być indziej. Nie musimy walczyć w żadnej organizacji, nie mamy jakiegoś... Ja nie mam w ogóle jakiegoś, że tu, czy tu, czy tu. Jak pasuje, walczymy w Oktagonie, jak pasuje w Fenie. Szymon walczył w KSW i też było dobrze. Także ja w tej chwili nie mam jakiegoś ciśnienia, żeby tu, czy tu. Czy często trener motywuje swoich zawodników, wypłacając im złote liście w trakcie przerwy między rundami? Znaczy te liście to są po to, że bije ich po to, żeby nie na przykład zawodnicy, niektórzy się motywują dopiero jak dostaną od kogoś w ryj. I często jest tak, że na przykład wychodzi do walki, jest taki spięty, tego, a ktoś go uderzy i on wtedy chce dopiero oddać i się budzi. Więc od razu dostaje ode mnie, już jest obudzony i wchodzi gotowy do walki. No nie? A nie wymyśliłem tych liści, dlatego że obejrzałem to gdzieś na filmie, tylko po prostu sam trenowałem i sam tak często miałem, że wychodziłem, sparowałem, ktoś mnie uderzył i ja dopiero się nakręcałem. Także no po co ma przeciwnik uderzyć, bo może być tak, że przeciwnik uderzy, może być za późno. A tak ja go z płaskiej i on od razu jest gotowy, no nie? Bardziej pobudzony. A jaka federacja pana zdaniem robi więcej dla amatorskiego MMA? Fame, które wspiera PL MMA, czy KSW? Alma. Alma właśnie, to jest PL MMA napisane. Alma. Czy tak, uważam, że dużo dobrego robi i Alma, i dużo dobrego robi organizacja pana Lewandowskiego, ale fajnie, że są dwie, bo się kłócą i rynek się rozwija, bo jak jest konkurencja, to rynek się rozwija. Uważam, że jakby miał powstać związek, to najlepiej zrzeszający dwie te organizacje i niech się leją i wtedy będzie wyższy poziom zawodu, wyższy poziom, lepsze warunki dla zawodników.
No i wtedy ja będę miał coś do powiedzenia. Będę mógł skrytykować jednych, drugich, albo ich połączyć, albo podzielić. No. Kolejne pytanie. Niech trener powspomina coś z czasów bramek, jak stał w klubach. Gdzie i z kim jakieś najlepsze afery? Nie, nigdy nie stałem na bramce. Kolejne. Najbardziej lubiłem, jak ktoś z kimś stałem, schował się do kibla i zostawałem sam. A to wtedy mogłem się wykazać. Kolejne pytanie. Mam 190 cm wzrostu, ważę 115 kg po dwójce, ale bez zadyszki wchodzę na czwarte piętro z zakupami i jeżdżę 50 km na rowerze bez przerzutek. Mam zdęty brzuch, który amortyzuje ciosy na wątrobę, brodę, która chroni szczękę przed nokautem. Potrafię jedynie zakładać tak tarowa oraz defensywną kimurę, jeśli ktoś jest za moimi plecami. Ile czasu zajęło panu zrobienie z takiego kaleki osobę, która by wygrała z mistrzem WKU bądź innym mistrzem? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Nie jestem na tyle... Ale może tym rowerem bez przerzutek podjechać w razie WU i się spróbować. Tak. Nie jestem aż tak dobry, żebym przez internet, nie widząc gościa, określił. A po drugie, trzeba zrobić z kimś 2-3 miesiące, pół roku, żeby coś w ogóle powiedzieć o tej osobie. Ile czasu potrzeba, by nauczyć człowieka walczyć z odwrotnej pozycji na tym samym poziomie, co z naturalnej? Wszystko zależy od talentu. Ja... Mojego syna Aleksandra Oklińskiego uczę walczyć na dwie strony, ale oczywiście, że na jedną stronę walczy więcej, na drugą mniej, bo to zawsze tak jest. Ale ogólnie uczę i tak samo Adam Okliński, też jego uczyłem, żeby walczył na dwie strony. Sam też próbowałem walczyć na dwie strony, ze względu na kontuzję kolana. To raz na początku kiedyś walczyłem z lewej stójki, a później walczyłem z prawej. Czy Mirek przed nowotworem miałby jakiekolwiek szanse w walce w MMA z Joczem? Ja z Joczem trenowałem i trenowałem tak, że byłem bez żadnych odżywek, żadnych wzmacniaczy, dopinaczy i pobudzaczy. I trenowaliśmy, się kulaliśmy razem i powiem w ten sposób, że bez żadnych środków wzmacniających to Jocz zawsze był wydolny, był silny, był sprawny, mega był maszyną, ale też był innej wagi, bo on tam, jak ja byłem, bez niczego, ważyłem stówkę, on ważył tam 90 parę, zawsze był maszyną, zawsze był twardy, zawsze miał kondycję. Ja tam nie miałem nigdy jakiejś fenomenalnej kondycji, miałem też kontuzję kolana, więc nie mogłem tej kontuzji tak robić, dlatego żadnym wielkim tam zawodnikiem nie byłem. Ale na pewno, jeżeli chodzi, jakbym się dobrze przyszykował fizycznie, to myślę, że nie miałby żadnych szans, jakbym był w formie, dlatego że po prostu ja bym ważył 115-120 kilo i myślę, że wtedy na dobrej takiej bombie to nie miałby żadnych szans. Jak Jotko z nim się bił, nasparował. Była taka sytuacja, że Jotko przyszedł do mnie i mówi tak: trenerze, co ja mam zrobić, bo chodzę tam do S4 na sparingi i nie radzę sobie z trenerem Joczem, bo on od razu wchodzi i leje mnie. Ja mówię: słuchaj, pójdę z tobą, powiem ci, co masz robić i go rozwalisz. No ja mówię: dobra, jak on stanie naprzeciwko ciebie, od razu tylko proste i tylko presja, od razu presja w niego, żeby on się nie mógł rozpędzić. Bo jak Jot się rozpędzi, to cię zmartytuje. Od razu presja. I Jotko lewy, prawy, lewy, prawy, prawy, lewy. I zaczął tak napierdalać, że Joczowi tak głowa chodziła. Ja mówię: kurwa, masakra, nie? I Jotko tak wpierdolił mu, tyle mu ciosów zadał, że nie mógł Jotz się przebić. I jak się nie mógł przebić, to później tam przyszliśmy jeszcze na 2-3 sparingi. Ja mówię: no to Robert, zrób z Jotko, no nie? Nie chciał już. Po prostu, bo Robert jest taki, że jak mu dasz się rozpędzić, cię przewróci, albo na przykład cię zepchnie, to kurwa to cię zabije. To jest rzeźnik. Robert to jest bardzo dobry kondycyjnie, bardzo dobry, silny tego, ale jak mu nie dasz się rozpędzić i go zaczniesz napierdalać, to on nie ma tak balansu głową, tylko idzie do przodu. I sam się nabijał na ciosy. No i to słabo wyglądało, no nie? Ale ja po prostu, ja też nie byłem żadnym nigdy zawodnikiem. I też mówię, z Joczem razem się kulaliśmy, jeździliśmy na seminaria, ja go wspierałem, on mnie wspierał. Było fajnie, a później nasze drogi tam się rozeszły, bo on został z Nastulem, ja odszedłem od Nastuli i tego, no nie? Czy Czarek Oleksiejczuk miałby szansę w starciu z takimi zawodnikami KSW jak Tomek Romanowski czy Bartosiński?
Nie wiem, nie obserwowałem tych zawodników, ale to nie są jakby... To nie są Czarka cele, bo Czarek miał walczyć w UFC. A nie wiem, jak tam teraz pójdzie, ale ogólnie to i Bartosiński, i Romanowski są w KSW, a Czarek nie jest w KSW, więc to w ogóle są goście, którzy nie wchodzą w grę. Trenerze, jak to było z Tonym Johnsonem i jego przygotowaniami do walki z Danielem na ICA? Czy to była zaplanowana akcja na Daniela? Nie, no to jest tak, że ja nie jestem żadnym trenerem Tonego. Tony był u nas na sparingach, sparował z Michałem Aleksieńczukiem, sparował z moim synem, z Adamem Oknińskim, sparował z Bartkiem Szewczykiem, sparował z Mindą, tam z Kevinem chyba sparował. Sparował z kilkoma osobami od nas z teamu. I Tony ma kopyto, wszystkich tutaj pobił, chociaż powiem tak, że jedną rundę z Michałem tak dał, że się tak napierdalali, że Tony taki silny, taki mocny i nie mógł Michała przełamać, Michał mu tyle napierdalał ciosów. Później tam w piątej czy w którejś rundzie to tam już dobrze, że Michał tam miał kaski, duże rękawice, bo by kurwa mógł Michała tam usadzić, no bo miał takie pierdolenie, ale Michał szedł w niego strasznie, no nie? To ja byłem w szoku, że zawodnik 93 kilo kurwa bije się z gościem, kto ma kopy, to w łapie i go napierdala. Także Michał to się pokazał zajebiście z Tonym. No i to nie było, że jakaś akcja, że ja wymyśliłem na Mieleńczuka akcję. Po prostu on tu trenował, zrobiliśmy sparingi, on ma kopyto i czy prawy, czy lewy, czy kurde hak, czy sierpowy, no to po prostu zabił, no. A ja nie układałem jakiejś akcji, no nie? Tylko tyle, że brał udział w sparingach u nas. Ile czasu według trenera trzeba by poświęcić na trening raz dziennie po pracy, żeby od laika dojść do poziomu fan KSW? Jeszcze raz? Ile czasu trzeba poświęcić na trening raz dziennie po pracy, żeby dojść do poziomu KSW lub fan? No to ja nie wiem. Ja się nie znam, czy w ogóle raz dziennie po pracy ktoś dojdzie do poziomu KSW czy fan. Jaką wartość trener ceni sobie najbardziej? Teraz? Teraz to myślę, że rodzinę, i ta rodzinę, to jest chyba te takie najbardziej teraz. O Boże, znowu nagrywają. No, witam. Najlepszy według Pana pojedynek, jaki się odbył na PLMMA? Tyle było, że nie pamiętam. Nie wiem, jakby, bo PLMA to było, najpierw zrobiłem kiedyś 2003-2005, to zrobiłem 11 gal. Później zrobiłem prawie 80 gal PLMA, więc prawie 90 gal zrobiłem. Ja nie pamiętam w ogóle już, co tam się bił. Czy wiesz, że każdy myśliwy w kolejnym życiu jest zwierzyną? Czy powiem w ten sposób, że ogólnie to my jesteśmy zwierzyną, szczególnie w tych czasach. Tylko nie wiadomo, kto to na nas poluje, ale ogólnie to jest tak. Jajka bym nie jadł, no bo kura zrobiła, a kura to żywe zwierzę. Ryby bym nie jadł, no bo ryba pływa. Ogólnie to co mam, lepiej jeść świniaka, którego się tuczy 3 miesiące do 100 kilo, jak ja mam żywego dzika, który waży 20 kilo w 3 miesiące. Bo co mam jeść tłuste mięso pasione na jakichś tych antybiotykach, kurde paszach, nie zawsze takich do końca naturalnych. Jak mogę jeść dzikiego świniaka, który jest zdrowy. Ostatnio powiem tak, że jem dziczyznę i powiem, tak mi się poprawiła forma. Jestem w szoku normalnie, tyle mogę chodzić po lesie, po polu. Jakoś nie mam takiej zadyszki. Siła mi się poprawiła. Poszedłem, zjadłem ostatnio sarninę, przyszedłem na siłownię, zacząłem podnosić ciężary. Mówię, kurde, to ja bym jakieś sterydy brał, no nie? Nie biorę sterydów, a siła mi idzie. Ja w ogóle lepiej jakieś zacząłem... łapię węch lepiej, zapachy. Nie wiem, jak się kurde, mega się zacząłem dobrze czuć, no nie? Po tej dziczyźnie. Panie trenerze, proszę wyobrazić sobie taką sytuację. W sypialni stoi ogromne łóżko 2,5 na 2,5 metra, a pan leży centralnie na środku. Po pana lewej stronie leży kobieta, obiekt pana najskrytszych erotycznych fantazji, a po prawej Robert Biedroń. Do kogo będzie pan spał plecami? Znaczy, powiem w ten sposób, nie leżałbym z Robertem w łóżku. No to już mamy rozwiązanie. A tak naprawdę bardzo dobrze mi z moją żoną i jestem mega zadowolony.
Safe.pl, jesteśmy bezpieczni, garant, profesjonalna broń, Delta Optical, doskonała optyka, znajdę cię nawet w nocy. Termowizory, noktowizory, teleskopy, mikroskopy. Czy nie uważa trener, że Sarara, przychodząc do MMA w zaawansowanym wieku, powinien poświęcić się tej dyscyplinie jak Kołecki? Nie wiem, nie chcę Tomka oceniać. Co trener sądzi o konfrontacji wyżej wymienionych zawodników? To by wygrał takie starcie, Kołecki-Sarara. Kołecki, 1000%. Żadnych szans nie widzę dla Tomka Sarary z Kołeckim. Ale lubię Tomka i szanuję go, ale Kołecki by go zmiażdżył. To nie ma szans. Czy to prawda, że Bombardier chce się przeprowadzić do Warszawy, trenować pod okiem trenera? Nie znam Bombardiera i nie poznam. I co teraz zrobimy? Ua! A ta czapka to jest mocna z tym ua, naprawdę. Czy zgodzi się pan ze stwierdzeniem, że powstanie Fame MMA jest przysłowiowym gwoździem do trumny dla KSW i jakie ewentualnie kroki trzeba podjąć, aby zawodowstwo znów kroczyło na piedestał? Nie wiem. Nie będę ratował KSW, bo nie mają tam super gościa, tego pan Martin Lewandowski, to jest super fachowiec i niech on ratuje sytuację. Czy od ciągłego chodzenia na rękach można znacząco wzmocnić siłę ciosu? Nie wiem. Chodziłem na rękach, jak miałem 19, 20, 21. To chodziłem na rękach. Nie wiem, czy miałem wtedy mocny cios. Na pewno ogólnie chodzenie na rękach wzmacnia ręce, no nie? A ręce jak masz wzmocnione, no to i siła ciosu pewnie wzrośnie. Czy to prawda, że płacił pan kiedyś oponami za walki swoim zawodnikom i czy prawdą również jest to, że bardzo pan lubi dania typu fasolka po bretońsku i grochówka, a potem uprzykrzać innym powietrze? Tak, płaciłem w oponach, w telefonach, bo miałem sponsorów, którzy dawali telefony, opony, bo nie dawali pieniędzy, ale dawali coś, a lepiej było dać coś niż nic. A jak ktoś się zgodził na opony czy tam telefony, no to walczył. Była też taka sytuacja, że najpierw obiecali więcej opon, dostaliśmy mniej i później też nie było opon. Ale to jest takie, ogólnie ze sponsorami było słabo, teraz MMA się rozwinęło i jest łatwiej ogólnie w MMA, mi się wydaje, z finansami. No a co, lubię bigos, nie lubię fasolki. Czy naprawdę pierwsza walka w MMA w Polsce trwała 45 minut? No trwała długo. Trwała długo i no i to była ciężka walka. Co trener myśli na temat walk na gołe pięści i turniejów na liście? Znaczy te... Patchdown mi się nie podoba, ja bym to zamknął, ale to ja nie jestem od zamykania. Mnie kiedyś chcieli zamknąć, do ministerstwa mnie zaproszono, że mam nie robić walk w klatce, bo to zwierzęta walczą w klatce. I tam miałem kłopoty. Myślę, że też jeszcze inne moje kłopoty były z tym związane. Za te walki w klatkach. Że miałem duże, duże, duże kłopoty, duże problemy. A jeżeli chodzi o gołe pięści, nie wiem, to jak ktoś cenie się bije, albo to gołe pięści też jest coś takiego, że to jest tak jak boks, tylko bez rękawic jeszcze okej, ale te punch down jak stoją i nie mogą się bronić, to mega słabe. Czy istnieje szansa, że poda pan rękę trenerowi Oczowi? Znaczy ja Roberta ogólnie, ja powiem tak, ja Roberta ogólnie szanuję, w sensie jako trenera, bo ma jakąś tam wiedzę. Jako zawodnika to go bardzo szanuję, bo był twardym, nieustępliwym zawodnikiem. Ostatnio byliśmy na UFC, to nawet chciałem sobie zdjęcie zrobić. Tak chciałem się z nim tam pogodzić, bo mówię, co, będziemy się tam napierdalać, jesteśmy razem Polakami. Ale Robert powiedział, że nie, że on nie chce ze mną zdjęcia zrobić. Więc widzę, że nie ma sensu jakby, że ja wyciągnąłem dłoń, on nie wyciąga. Więc nie podam mu ręki, no bo on mi nie chciał, teraz co, ja będę chodził i mu podawał rękę. Jakby on wyciągnął rękę, to bym mu podał, ale co to? Ja ogólnie tam nie mam nic do Roberta, oprócz tego, że rozsiewał takie informacje, że ja do tego się nadaję do trenowania amatorów i takie tam pierdoły rozsiewał, no to ja pokazałem, że moi amatorzy napierdalają twoich zawodowców. Czy
Ma trener jakieś idoli lub autorytety w sportach walki, nie licząc trenera Jocza? Proszę? Czy ma trener jakieś idoli lub autorytety w sportach walki, nie licząc trenera Jocza? Ogólnie ja na przykład mi życie uratował takie trenerskie Szymon Kołecki i kurde, i jemu jestem mega wdzięczny, bo dzięki niemu odbudowałem cały team. I Szymon może nie będzie jakimś mistrzem UFC, no bo już jest stary, ale mi mega dużo pomógł, no nie? A jeżeli chodzi o takich zawodników, to dla mnie nieważne, że się pokłóciliśmy i pognałem Michała. Uważam, że Michał jest mega wartościowym zawodnikiem. Na pewno nie trenerem, no nie? Michał, jesteś zajebistym zawodnikiem, ale pomieszało ci się w głowie, myślisz, że jesteś trenerem, nie zajmuj się pierdołami, nie rozmieniaj się na drobne, bądź zawodnikiem, wygrywaj, nie rozmieniaj się. Panie Mirosławie, jakiego najlepszego zawodnika miał Pan okazję prowadzić? Kto był największym zmarnowanym talentem według Pana w polskim MMA? Czy tak, no mówię, jeżeli chodzi o najlepszych zawodników, których prowadziłem, no to wiadomo, na początku miałem tą przyjemność pracować przez moment z Pawłem Nastulą. To był jakiś tam bardzo duży potencjał. Później Mariusz Pudzianowski, no to wielki potencjał siłowy. Marcin Najman, czarny pas marketingu, też ze mną pracował. Czarny pas marketingu, no. Dobre. No. Teraz tak, pracowałem z jednym z najlepszych kickboxerów, to jest właśnie Tomasz Sarara, też fajnie. Wychowałem od zera Jotkę. Mariana prowadziłem 8 lat, no to już jakie mu dałem podwaliny, że on tak z tego, z niczego trochę odżywek pozażywał i od razu kurwa wywaliło dobrze. Także później Michał Oleksiejczuk, to chyba największy talent, jaki w sensie taki, no bo sam wynik Michała jest tutaj super, no nie? Miałem tych zawodników, mam i będę miał. Mój syn Aleksander Okniński, uważam, że będzie mistrzem UFC, jak nie dozna jakiejś tam kontuzji, wielki potencjał. Ma dopiero w marcu skończy 16 lat, mega boksuje, fajne ma zapasy, ma dobre jiu-jitsu, ma kondycję, ma siłę, a przede wszystkim ma głowę lidera, zwycięzcy. No powiem tak, że teraz będę miał więcej czasu, żeby się zająć własnym synem i to nawet fajnie. Po co mam budować Oleksiejczuk team, jak mogę zbudować Okniński team? Mirek, zrób coś dla kibiców z Poznania i weź bonusa BGC pod skrzydła i naucz go kopać i rzucać, może zacznie wygrywać. Kiedyś tam rozmawiałem z bonusem, może przyjedzie, może nie przyjedzie, ale to myślę, wydaje, że jak chodzi o te friki, to ciężka robota. Na jakim poziomie są zapasy Bartosza Szewczyka? W skali od 1 do 5, jak dużą karierę ma trener w Róży? UFC? Znaczy Bartosz, to moim zdaniem to on powinien być w UFC, no nie? I ma papiery, żeby się znaleźć w UFC, ale teraz nie wiadomo, jak on wykorzysta ten potencjał, który ma, no nie? Zaraz jest jakby powiedzieć, bo myślę, że teraz przy tych zawirowaniach no to może poczynić, nie, bo on na przykład moim zdaniem on postępy w takie umiejętności to będzie cały czas czynił, tylko może podjąć jakby głupie ruchy co do prowadzenia kariery, no nie? Także to wszystko zależy, bo tutaj był prowadzony mądrze, no nie? A co dalej, to zobaczymy. Czy osoby niewidome mogą uprawiać sporty walki? Uważam, że osoby niewidome powinny trenować brazylijskie jiu-jitsu. Czy można nauczyć je poprawnej techniki poruszania się? Nie wiem, czy poruszania, ale walki na ziemi to na pewno byśmy nauczyli. Czy miał Pan już kiedyś do czynienia z taką osobą w swojej trenerskiej karierze? Nie miałem. Jeżeli nie, to czy podjąłby Pan się takiej współpracy? Oczywiście chodzi mi o same treningi, a nie o jakiekolwiek szanse na wystąpienie na zawodach. Nie, no pewnie. Ja jestem otwarty. Ja trenowałem wiele osób i to nie zamykam się. Witam. Czy Fiodor Emelianenko był najlepszym zawodnikiem w historii MMA? Nie, dla mnie nie. Był bardzo dobry, jednym z najlepszych, ale nie był. Dla mnie nie był. Fiodor nie jest najlepszym zawodnikiem w historii. Jest jednym z najlepszych, jednym tam pierwsza piątka, tak?
Ale to tam jest kilku naprawdę wyśmienitych zawodników, no nie? Dla mnie Velázquez to był kot w pewnym okresie, to był mega kot, no nie? Ale to też, on też nie był według mnie pierwszy, tylko jeden z, tam z kilku, no nie? Trenerze, jak dobrze zacząć treningi boksu? Jakieś wskazówki dla amatora kilka tygodni przed pierwszym treningiem? Ja nie jestem trenerem boksu, więc nie będę się mądrował tutaj, bo ktoś powie, że ja już wszystkie rozumy zjadłem, a ja nie wszystkie, tylko prawie wszystkie zjadłem. Co sądzisz o Krzysztofie Soszyńskim jako zawodniku? Czy nawet wracając z emerytury w lepszym zdrowiu wyjaśniłby wielu zawodników KSW czy FEN? Nie wiem. Tam Krzysztof Soszyński był twardzielem, się lubił bić, ale nie obserwowałem go ja z jakimś tam zainteresowaniem wielkim. Po prostu szanowałem go jako Polaka w UFC i to wszystko. Wydolność pod MMA. Co trener poleca najbardziej dla wagi 85-90 kg? Wszystko. Bieganie, rower, pływanie, te, jak to się mówi, stacje siłowe. Trzeba wiele rzeczy, no, żeby była tak wydolność do MMA, to się najlepiej buduje na macie, tak? Zapasy, jiu-jitsu, boks, MMA, sparingi. Wydolność na macie się buduje na macie. Czy w walce Bartosza Szewczyka z Michałem Piwowarskim, Piwowarski nie wyszedł z kontuzją prawej nogi? Bo w mediach nikt nie zadał tego pytania, miałem wrażenie, że schodząc do klatki utykał na nogę i w walce był bardzo statyczny na nogach. Ja nie wiem. On przed walką nie opowiadał, jakie ma kontuzję, bo to był błąd, tak? A po walce to mógł opowiadać. Mógł mieć kontuzję, ale tego nie wiem. Co trener myśli o przemyśle futerkowym w Polsce? Może co ja jestem? Kuśnierzem? Jakie sterydy poleciłby trener na początek przygody z MMA? Przede wszystkim bardzo dużo! Ale tak naprawdę ja nie jestem fachowcem od sterydów, ja jestem fachowcem od MMA, od taktyki. A wiadomo, że jakby zawodnik się zapytał, jakie sterydy brać, to bym powiedział, słuchaj, nie jestem fachowcem, idź do fachowców, którzy się na tym znają, nie będę ci doradzał, mogę ci tylko odradzać, żebyś nie brał za dużo. Z rozwoju którego swojego zawodnika jest pan najbardziej zadowolony? No mam taki Jotko, top, najdłużej jest w UFC. Chociaż nie podoba mi się to, że jakby tak utknął w jakimś momencie, że jest tam pierwsza, dwudziestka, piętnastka, dziesiątka, ale nie może wejść dalej, no nie? To mi się nie podoba, no ale to kurde, to i tak jest taki poziom top, że nie wiem, większość Polaków to wchodzi do UFC i zaraz wypada. Więc to, że zawodnik wychowany przeze mnie jest tam długo i się utrzymuje, ma więcej wygranych niż przegranych, też jest super. Później Michał Oleksiejczuk, no to wiadomo, bo po prostu razem pracowaliśmy i razem w nasze 6 walk wygraliśmy 4 spektakularne walki, można powiedzieć 3 były, bo 3 nokauty. No i Szymon Kołecki, to jest kurde klasa, no to są takie Jotko, Oleksiejczuk i Kołecki, to są takie, a jeżeli jako człowiek, to no, łatwo mi się pracuje z Szymonem Kołeckim i na pierwszym, to tak jakby ludzi wziąć jako człowiek, no to jest, Kołecki jest super, Michał jest w porządku, Jotko najmniej, ale ogólnie no, się cieszę, że miałem możliwość pracy czy z Jotko, czy z Oleksiejczukiem, czy z Kołeckim, bo to są wielkie talenty, jeżeli chodzi o walkę. Z jakim zawodnikiem pracuje się bądź pracowało się panu najgorzej? O kurde, trudne. Nie wiem. Nie mam, nikt mnie tak nie. Każdy ma tam swoje, no nie, ja też mam swoje, ale nie mam jakiegoś, że najgorzej. Za jaką sumę pieniążków trener stanąłby do walki z Rambo Muranem? Pół bańki 750 tysięcy? Ja powiedziałem, że 3 miliony. 3 miliony? Tak, i wychodzę jutro. Jakby pan Mirek mógł zastrzelić 3 osoby bez konsekwencji, kto to by był? Nikogo bym nie musiał zastrzelić. Nie chciałbym zastrzelić. Nawet kelnera nie chciałbym zastrzelić. Niech żyje. Trenerze, jak sobie radzicie w takich warunkach, jakie macie w Akademii? Wymiar sali 6x6, tylu chłopa na macie, wymiana płynów ustrojowych, gazów, jak wy tam dajecie radę? Mamy dobrą wentylację. To jest Centrum Sportu Wilanów. Tu jest dobra wentylacja.
Jak trener opracowuje game plan? Czy ogląda trener walki przeciwników? Nie, nie oglądam w ogóle, nie analizuję, wymyślam tak z głowy. To co w Wikipedii napisali, co nie? A, czy w fabryce herbaty pracownicy mają przerwę na kawę? Nie wiem, bo czy pracodawca by się zgodził pić inny napój niż herbatę. Trenerze, jak często zdarza się, że jakiś gagatek zatyka kibel w klubie? Ja kibli nie odtykam. Jak zdobyć silną pozycję w przedszkolu mimo przeciętnych warunków fizycznych? 134 cm, 32 kg. Nie wiem, bo ja w przedszkolu byłem duży i sobie radziłem. Czy trener uważa, że Rembecki ma napompowany rekord na średniej klasy zawodnikach, a tak naprawdę nie miał poważnej weryfikacji? Żaden z ostatnich kilku przeciwników nie rozwinął kariery, jedynie wygrana z Ziółkowskim, ale to w czasach, kiedy był leniem. Ziółkowski nadal jest leniem, a jeżeli chodzi o Rembeckiego, to on uważam jest bardzo dobry i pokonał bardzo, walczył z tym, z Kajem, Kaj? Bryczka znokautował Kaj, taki Brazylijczyk. Wiem, ale nie mogę mega sobie dobry, to Rembecki z nim wygrał. Uważam, że Rembecki jest bardzo dobry po prostu, jak jesteś bardzo dobry, to jest bardzo mało znaleźć, trudno rywali znaleźć, ale to nie, on nie wygrał ze słabymi. On Rybecki jest bardzo dobry i nie szukałbym tutaj drugiego dna, że on wygrywa ze słabymi. Bo tutaj chodzi o zdyskredytowanie, że Rybecki bije się ze słabiakami. Rybecki jest bardzo dobry, bije się z zawodnikami, których można ściągnąć. To nie jest, jak najlepsi są w UFC, no. I tu jest problem. Czy zdaniem trenera są realne szanse, by dyscyplina MMA pojawiła się w przyszłości na Olimpiadzie? Podobno ma być na Olimpiadzie. Od jakiegoś czasu trenuje u pana Kuba Ozga. Kilka słów o nim. Czy wie pan, z jakiego powodu zmienił klub i czy szykuje się jakaś walka z jego udziałem? Wiem, z jakiego powodu zmienił klub. Szykuje się walka i Kuba ciężko pracuje. Ulubione filmy o sportach walki? Weź się smoka. To mnie natchnęło do walki. Delta Optical, doskonała optyka, znajdę cię nawet w nocy, safe.pl, jesteśmy bezpieczni, no i co? Garant, profesjonalna broń. Witam łowce, siedzę, śledzę, szanuję. Takie pytanie trenerze, jakie skóry sportowe trener najbardziej sobie ceni? Prosiłbym o wymianę trzech. Sportowe? Pierwsza walka Jotko trenuje 5 lat, jedziemy do Australii, spotyka na twojej drodze gościa, który ma 7 lat czarny pas, trenuje, ma 13 wygranych, tamten zawodnik w Bellatorze wygrał ostatnią walkę, ma 13 wygranych, 0 porażki, wygrana w Bellatorze i Jotko dostaje takiego przeciwnika. Jotko wygrywa chłopak, którego wytrenowałem ja od zera przez 5 lat. Wygrywa z gościem, co ma dłuższy czarny pas, niż on trenuje. I to była bardzo równa walka, a Jotko ją wygrał na punkty. To dla mnie był kosmos. To był kosmos, taki po prostu dla mnie, bo facet ma czarny pas z Brazylii, który jest w Bellatorze wygrał, niepokonany, 13 walk. To nie do pokonania. I to była super walka. No teraz walka teraz z Dygastańczykiem Michała Aleksiejczuka. Mega walka. Wygrana. Później co? Później super walka z tego Kołeckiego z Damianem Janikowskim. No to Damian Janikowski wygrał, znaczy przegrał z Szymonem. To jest niemożliwe, że ktoś, kto podnosił ciężary, kto nigdy się nie bił, wygrywa z gościem, który całe życie robi zapasy i jest brązowym medalistą olimpijskim w zapasach. To jest prawie niemożliwe, no. A, jeszcze walka na różki teraz w Czechach. Też niemożliwa, bo wygrano na punkty. Nie no, jest kilka walk. Z jakich rodzajów i modeli broni pan strzelał? Z wielu. Mam pistolety, strzelam z pistoletów, strzelam z karabinów, strzelam ze strzelb gładkolufowych.
Bardzo lubię strzelać, dlatego że nie mogę trenować walki. Uwielbiałem walczyć. Nawet nie na zawodach. Nigdy nie miałem jakieś tam, właśnie ze względu na to kolano, jakieś tam, ale uwielbiałem sparować. Bo mnie to kręciło. Czułem się, że ja mam jakąś wartość jako facet, że wychodzę, walczę i to mnie nakręcało. A teraz po prostu nie mogę walczyć, to strzelam i też mnie to nakręca. Czy uważa pan, że Pudzian mógłby osiągnąć dużo więcej w MMA? Jego ostatni przeciwnik to dramat pod względem sportowym. Pudzian to już jest ręcista emeryt, ma prawie chyba 44 lata. Coś koło tego. To ludzie, to że on w ogóle wychodzi, to powinniście go w dupę pocałować. Przez kogo został pan nominowany na czarny pas w brazylijskim jiu-jitsu? Mario Sucata Neto, legenda, człowiek, który walczył w UFC, który walczył chyba z 40 minut z Randelmanem czy z kimś tam, no nie pamiętam dokładnie, ale to on był głównym trenerem klubu Volslayer, gdzie był Bisping, czyli Kongo, Rampage. Rampage był dwa razy mistrzem UFC, Bisping był mistrzem UFC. To był czarny pas od Carlsona Gracie, stara szkoła jiu-jitsu. Nie goście, co noszą czarne pasy, robią tylko kulanki, tylko to był gość, który się napierdala, wychodzi. Drugi raz tam miał się dostać do UFC, ale przegrał ze Struwę, bo się źle przygotował, po prostu robił dużo siły, miał dużo siły, półtorej rundy walczył jak chce, a później go odcięło, ale ogólnie, kurde, mega gościa, mega wiedzy i od niego dużo wziąłem umiejętności jakby przygotowywania zawodników. Trenerze Mirku, tak szczerze, trzech największych polskich prospektów MMA? Nie wiem, z takich u mnie trenujących to największy prospekt to jest Aleksander Okliński, to pamiętajcie to nazwisko, jakbyście nie wiedzieli. Człowiek, którego jeszcze nikt nie widział, a którego zobaczycie, nie jest mały, 2 metry ponad. Na razie waży tylko 80 kilo, ale będzie wielki, będzie silny, będzie groźny. Przyjdzie po wasze skóry. Młody łowca skór przyjdzie po wasze skóry. Czy Bartosz Szewczyk trafi do KSW, czy będzie czekał parę lat na UFC? Bartosz Szewczyk ma podpisany kontrakt, mogę tak powiedzieć, na 3 lata. Jest zablokowany, tylko może iść do UFC. Czy u pana Mirka w domu są 3 telewizory, pomimo że są tylko 2 pokoje? Kurde. Ja powiem tak, jest jeden telewizor, jeden komputer, ale telewizor jest w tym pokoju, gdzie ja śpię. Więc mam pełny dostęp do telewizora. Miras, dlaczego jesteś myśliwym i zabijasz niewinne zwierzątka? Gdzie twój honor i godność człowieka? Każdy normalny człowiek je mięso. Bez mięsa nie da się żyć. Więc ja jem mięso zdrowe i mój honor jest taki, że po prostu ja patrzę na zdrowie. I po prostu jem zdrowe mięso. Polecam dziczyznę. Jest najlepsza. Co to za różnica, czy ty zabiją ci świniaka w rzeźni, czy po prostu ty go upolujesz. Po pierwsze, jak poluję, to wiem na co poluję, a nie im jakieś padliny. Panie Mirku, czy trening wątroby wódeczką w okresie przygotowawczym jest wskazany? A ja nie trenuję wątroby wódeczką. Wódkę piję tylko na weselach. A po galach nieraz piję piwo, wypiję ze 3-4 piwa do snu, a wino piję z żoną, nieraz usiądziemy sobie tam do kolacji, czy po kolacji sobie wypiję tam buteleczkę wina czerwonego na lepsze krążenie i to wszystko. Bez ściemy, czy myśli trener, że samym boksem Michał Oleksiejczuk jest w stanie podbić top 10? No nie, to nie chodzi o sam boks, Michał cały czas poprawia zapasy, poprawia jiu-jitsu. A boks to jest jakby tą kropką na D, więc jakby jeżeli nie będą mogli go przewrócić, nie będą mogli go zdominować, jeżeli a on będzie cały czas napierał, to jest w stanie nawet być mistrzem UFC, samym boksem, uzupełnionym o jiu-jitsu zapasy, jeżeli chodzi o tą defensywę, że nie mogą go przewrócić, nie mogą go zdominować, on z tego wychodzi i cały czas ich robi presję i bije. To uważam, że jest w stanie nawet dojść do pasa UFC.
A czy dojdzie, to zobaczymy. No. Myślałem, że dojdziemy razem, ale no, też nie chciałem być takim ostatnim przydupasem, który po prostu pluje mu się w twarz, a on mówi, zajebiście, deszcz pada. Czy to prawda z tym dobieraniem przeciwników na PL MMA, tak jak opowiadał Wrzosek, że przyjeżdża kilku Ukraińców czy Białorusinów i pan palcem z łopanki wskazuje, który miał walczyć na przykład z Wrzoskiem? Ja powiem tak, że nawet nie pamiętam już, co się działo na PL MMA, było to tak dawno i nieprawda, a tak naprawdę to na PL MMA różnie było, nie było kasy, było ciężko, ale walki były dobre. A Wrzosek dostał w pierdol od Białorusina, prawie Białorusin go znokautował. Dostał bombę Wrzosek od Białorusina, nie, od Czeczena chyba, takiego niby słabego, co mu pierdolnął i leżał. Później ledwo się wyratował chyba tam balachą. Czy kelnerzy w restauracjach mogą liczyć na napiwki u trenera? Kurde, lubię kelnerom płacić, dobrze się z tym czuję. Jak trener widzi przyszłość MMA w Polsce, w którą stronę to wszystko pójdzie? Nie wiem, nawet nie chcę... Nawet nie chcę wiedzieć. No nie chcę wiedzieć. Mnie to, powiem tak, ja MMA jest super rozwinięte, są fajne gale, sport się rozwija. Ja jestem mega zadowolony z tego, co się dzieje w MMA, z tego, że jest duża konkurencja. Czyja walka wywołała u trenera najwięcej emocji pozytywnych i czyja najwięcej emocji tych negatywnych? Nie mam jakiegoś takiego, nie. Co trener sądzi o walce Mamed Soldic? Dobra walka. Kto wygra, nie wiadomo. Ja myślę, że dobra walka, jeżeli pierwsza runda, to może Mamed wygrać, a jak dalej, to może wygrać Soldic. Czy poszedłby pan pracować do WCA, jeżeli złożona by została panu oferta pracy na stanowisko recepcjonisty bądź bidonowego Mariana? Ja bym chciał tylko być bidonowym Mariana, bo recepcjonista to za trudna pozycja. Ja bym na przykład wodę chciał Marianowi podawać, ręcznik, to jest moje marzenie. Marian to jest jak mój syn, także bym chętnie dbał o niego. Co pan sądzi o jakości sądownictwa w Grójcu? Ja w sądzie nie pracuję i nie zamierzam. Chociaż mój ojciec był prezesem sądu, ale ja nie chcę być. Gdyby jakiś zawodnik miał szansę jeszcze lepiej się rozwinąć pod skrzydłami innego trenera, to czy pozwoliłby pan do niego odejść na spokojnie, czy by się pan wkurwił? Znaczy ogólnie trener nie wie, gdzie się rozwinie zawodnik i jak się rozwinie. No, jeżeli jesteś trenerem, to wierzysz, że ty możesz rozwinąć zawodnika i robisz wszystko, żeby go rozwinąć, a ogólnie żaden trener nie jest zadowolony, jak zawodnik od niego odchodzi, czy się lubią, czy się nie lubią, ale no, trener, no, wiadomo, że jeżeli ja mam, nie chcę prowadzić zawodnika, no to mówię dziękuję, do widzenia, ale jak chcę prowadzić zawodnika, to raczej bym nie chciał mu mówić iść tam albo tam. Jakie to uczucie być cesarzem polskiego MMA? Normalne, przyzwyczaiłem się, jestem cesarzem od wielu lat. Safe.pl, jesteśmy bezpieczni, garant, profesjonalna broń, Delta Optical, doskonała optyka, znajdę cię nawet w nocy. Czy zawalczyłby trener z trenerem Joczem na Fame MMA o pas najlepszego klubu w Warszawie? A, po 60. W którym roku pan zdobył czarny pas, a potem belki na nim? A, nie pamiętam, który to był rok. 2000, któryś tam, 11, czy 12, czy 10. Nie pamiętam dokładnie. Nawet się nad tym nie zastanawiam. Czarny pas to był jakby taki etap w moim życiu, że pomyślałem, że coś się tam nauczyłem z tego jiu-jitsu, ale tak naprawdę stwierdziłem, że nie chcę iść drogą takiego gościa jiu-jitsu, tylko to jiu-jitsu jest mi potrzebne do MMA. Stwierdziłem, że w brazylijskim jiu-jitsu jest za dużo mądrali, którzy wiedzą wszystko, a nigdy się nie bili tak naprawdę, nigdy w ryj nie dostali. I oni wiedzą wszystko, bo przeczytali gdzieś tam w internecie, czy zobaczyli jakiś filmik. Więc stwierdziłem, że moje jiu-jitsu ma służyć do, tak jak kiedyś, do walk w klatce, do prawdziwej walki, i uczę jiu-jitsu prostego, które działa w bardzo stresujących sytuacjach, gdzie walczymy agresywnie, gdzie po prostu jest ślisko, walczymy bez kimon. Oczywiście też trenujemy w kimonach. Kto w Polsce jest najbardziej zmarnowanym talentem w MMA?
Nie wiem, u mnie taki z moich zmarnowanych talentów to był Kopytowski, to był duży talent i on po prostu przestał trenować. Damian Janikowski ma jeszcze szansę na sukces w MMA. Co by pan zmienił w stylu jego walki? Pozdro, panie Mirku. WCA mają najlepszych fachowców, tam mu pomogą. Co trener z perspektywy czasu sądzi o trenerze Jeleniewskim? Nie znam gościa. Czy gdyby trener mógł cofnąć się w czasie z wiedzą, którą posiada, to czy byłby teraz właścicielem najlepiej prosperującej gali w Polsce? Jeszcze raz? Czy gdyby trener mógł cofnąć się w czasie z wiedzą, którą posiada obecnie, to czy byłby teraz właścicielem najlepiej prosperującej gali w Polsce? Nie, nigdy bym nie był. Nawet mając tą wiedzę co teraz, bo nie jestem typem biznesmena, jestem raczej gościem, który ma taki wizjoner, tak? Mam wizję, coś tam robię, ale nie jestem szczegółowy, jeżeli chodzi w biznesie. Bardziej robię coś tak dla idei, że lubię sport, chcę rozwijać. Też zawsze chciałem, żeby zawodnicy się rozwijali, a tam trzeba patrzeć tylko na taki, na złotówki, na biznes. I na pewno bym nie miał najlepszej gali, ale powiem tak, że po doświadczeniach, gdzie robiłem te gale, to jestem przekonany, że lepiej się spełniam jako trener i nie chciałbym, nawet pewnie nie chciałbym robić żadnych gal. Czy warto zacząć trening z bardzo dużą wadą wzroku w jednym oku? Czy to prawda, że nie widzi się wtedy pewnych ciosów? Nie mogę tego powiedzieć, nie jestem okulistą, nie znam się na tym, sam widzę na jedno i drugie oko, więc nie mogę się wypowiedzieć dokładnie, bo nie znam się na tym. Czy często jest pan zaczepiany na ulicy, czy rozpoznawalność w jakim stopniu panu przeszkadza? Na szczęście jestem rozpoznawalny trochę i nie mam aż takiej rozpoznawalności, żeby mi to przeszkadzało. Raczej jak się tam z kimś spotykam, że ktoś mnie pozna albo coś, to jest miło. Ogólnie ludzie jak mnie widzą, często się śmieją. Ja sobie tak pomyślałem, że albo się śmieją ze mnie, albo do mnie, ale i tak jest miło. Co pan sądzi o starciu Mamet versus Pudzianowski? Czy to już są friki i czy to jest czysty sport? Nie wiem, niech zrobi Mamet z tym Soldiczem, a później będziemy myśleć. Panie Mirku, proszę powiedzieć, czy pan sam czasami prowadzi research wśród młodych zawodników MMA, aby pozyskać kogoś zdolnego do Akademii Wilanów, czy tylko czeka pan na ewentualny kontakt menedżerów bądź zawodników? Akademia Sportu Walki Wilanów jest otwarta na młode talenty. Jedyne, co młody talent powinien, to po prostu słuchać trenera, a resztę już ja pomogę. Czy zdarza się czasami coś takiego, że zawodnicy, którzy nie są topowymi fighterami klubu, tylko biją się na mniejszych galach, mają do trenera jakiś problem czy pretensje, że poświęca im trener za mało czasu, bo ciągle skupia się na tych najważniejszych zawodnikach? Na przykład w sytuacji, gdy w tym samym czasie walkę ma ktoś w UFC na FEN, ich treningi są w jakiś sposób się nakładają. A może odwrotnie, czy zdarza się sytuacja, że to ci topowi zawodnicy mają do trenera pretensje, że za dużo uwagi poświęca tym słabym, bo to przecież oni są tymi najważniejszymi? Znaczy, prędzej ci najlepsi mają pretensje. Najlepsi potrzebują cały czas jakby zainteresowania, a jak się zainteresujesz kimś innym, to są obrażeni. Miałem taką sytuację, że jeden z zawodników mówi, trener się mną nie zajmuje, bo ja mam walkę. A ja mówię, ale 2 tygodnie wcześniej ma inny zawodnik walkę i teraz jego nad nim w ten tydzień pracuje, bo ma za tydzień walkę, a ty masz za 3 tygodnie, więc za tydzień będziemy się tobą zajmować, że nie jestem w stanie wszystkiego zrobić i miałem taką sytuację i to raczej dotyczyło tych najlepszych zawodników. Czy nie uważa trener, że Joć jedzie na pizzu, a Janek swoje aktualne sukcesy zawdzięcza głównie pracy bokserskiej ze Złotym, a także szeroko pojętej sile psychicznej? Znaczy, ja ogólnie uważam, że to boks Janka odegrał największą rolę w zwycięstwach ostatnich. A co nie chcę oceniać, bo ja nie wiem, jak oni tam pracują, kto jaką robotę robi, ale jeżeli chodzi o parter i zapasy, to ostatnia walka pokazała, że było to słabe, no nie? A gdyby MMA nie istniało,
w ogóle sporty walki, po prostu nie byłoby takiej dyscypliny, jaki sport wtedy trener chciałby uprawiać, trenować? A może nie byłby to sport, może poszedłbyś w zupełnie innym kierunku? Co to by było oprócz strzelectwa i myślistwa? Nie ma sportu walki, nie ma strzelectwa, nie ma myślistwa. Co robimy? Nie wiem, to... To najtrudniejsze pytanie chyba. No nie wiem, to nie jestem w stanie, jak nie ma bicia, mordobicia, nie ma strzelania, nie ma wojny. Kurde, ja jestem wojownikiem. To nie widzę jakiegoś, to nie wiem, co bym robił. Czy według pana Mirka cykl życia marki KSW dobiega końca? Ile jeszcze zostało im czasu, zanim federacja przestanie się opłacać? Czy po tym wszystkim Martin Lewandowski popadnie w głęboką melancholię i powróci do branży gastronomicznej? Nie wiem, jak to będzie z KSW. Uważam, że to właśnie teraz, w tym momencie, ta federacja dla mnie stała się najlepsza. I ostatni rok pokazało, że ta federacja robi sport, robi ten sport dobrze. No i że ja bym chciał, żeby KSW było. I nie patrzę przez pryzmat pana Lewandowskiego. Czy tam akurat, bo z Maćkiem Kowulskim się lubimy. Ogólnie uważam, że to jest dobra federacja, powinna być. Tak samo jak uważam, że FEN jest dobrą federacją, też powinno być, czy Babylon. Powinny być te federacje działać i się rozwijać. I życzę im jak najlepiej. A na przykład jeżeli chodzi o FEN, to też uważam, że powinno być, żeby właśnie pan Lewandowski cały czas oddech czuł na plecach. Bo to jest fajne, no nie? Konkurencja. Czy jakby trener miał okazję dosiąść smoka, to czy by skorzystał z okazji? Jeżeli byłyby smoki, na pewno bym na nich jeździł. Czy płaskostopie u zawodnika MMA może zwiększyć jego przyczepność w klatce? Nie wiem, bo to płaskostopie rozbija kolana i to nie jest dobre. Walczę z tym. Ja też z tym walczę. Znaczy, powinienem walczyć. Czego w swoim życiu żałujesz najbardziej? Niczego tak naprawdę. Dlatego, że jak byłem młody, popełniłem wiele błędów, za które później musiałem zapłacić, ale przez to, że popełniłem te błędy, przeżyłem pewne rzeczy, których tak bym nie przeżył, nie poznałbym pewnych ludzi, nie poznałbym pewnych sytuacji. Żałuję tylko jednego, że miałem kontuzję kolana i że to spowodowało, że 2 lata w ogóle, rok chodziłem o kulach, miałem gwoździe w kolanie, później rok dochodziłem do siebie, więc 2 lata ledwo łaziłem, tak, no o kulach chodzić 2 lata to jest straszne, noga mi schudła, później ta noga dochodziła mi jakby do sprawności i nigdy nie miałem takiej sprawności i jak ja bym był sprawniejszy na nogach, to bym osiągnął jakieś, myślę, że bym mógł osiągnąć jakiś sukces w sporcie i fakt, że jakby nie było ludzi od MMA i to był problem, ale myślę, że mógłbym robić różne sporty typu boks, zapasy, jiu-jitsu czy kickboxing, bo kickboxing mi najbardziej imponował i się podobał. Więc mógłbym robić te sporty i mógłbym na przykład w kickboxingu osiągnąć jakiś sukces, no nie? No nie udało się, dlatego ze względu na kontuzję zostałem trenerem, ale jako trener mam wyniki i trudno, no. Panie trenerze, jak się pan zapatruje na fenomen, jaki robi pan w internecie i czy uważa pan, że niektórzy ze świata MMA tak pana hejtują, bo zazdroszczą panu tej pozytywnej famy w sieci? Powiem w ten sposób, że przez wiele lat byłem bardzo nielubianą osobą w środowisku MMA ze względu na to, że właśnie zrobiłem pierwsze walki, na to, że robiłem kursy dla trenerów. U mnie kurs trenerski robił trener Bońkowski, trener Derlacz, trenerzy Mameda Kalidowa. Pomagałem im zakładać klub w Olsztynie. Wiesz, wiele klubów pomagałem zakładać i rozwijałem to MMA. Byłem bardzo w środowisku, byłem nielubiany i jestem nielubiany, bo byłem jednym z pierwszych osób, które to rozwijało, a jeszcze o tym mówiłem.
To jest taka normalna zazdrość ludzka. Ale jeżeli chodzi o internet, to uwielbiam, na przykład przychodzę na FMMA i krzyczą: Safe.pl, jesteśmy bezpieczni, Garant, profesjonalna broń, Delta Optical. I to ludzie krzyczą z balkonu, machają do mnie, poszedłem na Fame, 100 osób robi zdjęcia, ja chcę już iść, oni za mną, znowu zdjęcia. Pojechałem na KSW w Anglii, stałem z 2 godziny, robili sobie ze mną zdjęcia. No więc fajnie, no. Ja jestem mega zadowolony z moich fanów. Dziękuję wam wszystkim, że oglądacie, że ja jestem prawdziwy, mówię co, nie to, co mi ślina na język przyniesie, tylko po prostu to, co uważam, mówię. Nie mówię tego politycznie, że żeby tym dupę wylizać albo się przypodobać, po prostu mówię jak jest i uważam, że za to mnie ludzie lubią. A nie jestem dyplomatą, to jest mój błąd, ale moja zaleta. Trenerze, mam niedługo walkę bokserską ze znacznie bardziej doświadczonym rywalem, warunki mam podobne, bardzo proszę o jakieś porady. No to idź do dobrego trenera boksu, radzę ci. To jest moja porada. Mirosławie, myśli trener, że można osiągnąć jakiś sukces w sportach walki, startując od zera w wieku 28-29 lat? Nie wiem, jakie masz przygotowanie fizyczne. Szymon Kołecki zaczął trenować, mając 34 czy 35 lat i nie przegrał żadnej walki w KSW, gdzie walczył z Pudzianowskim, Zawadą czy Janikowskim, więc to nie jest późno jeszcze. Ja zacząłem trenować brazylijskie jiu-jitsu, jak miałem 29 lat, a wcześniej tylko robiłem stójkowe sporty, boks, kickboxing, karate. Czy gdyby orzełek biały Arturo Binio-Bińkowski poprosił pana o wsparcie w przygotowaniu do walki MMA, przyjąłby pan go pod swoje skrzydła? Nie przyjąłbym go. Kto ma największego zaganiacza ze wszystkich zawodników widzianych przez trenera w szatni? Ja wiem, kto ma. Ja wiem, kto ma, ale nie powiem. Ale powiem tak, że... Że nie powiem, ale byście się zdziwili. Pana ranking redaktorów MMA w Polsce może być top 5. Top 5? Wszyscy ci, co do mnie przychodzą. Ty? Tomek z Fight Sportu. Tomek nie przychodzi teraz. To już rozrzucony jest. O. Hubert jest super. Hubert Mściwujec. Tak. Z nim mam bardzo dobre relacje. Kto tam jeszcze? Kto jeszcze przychodzi? Cichy, spoko gość. To już 3 wystarczy. Jedziemy dalej. Co, czy zrobiłby pan z Artura Szpilki dobrego zawodnika MMA? Nie nadajemy na tych samych falach. Skąd trener pochodzi? Gdzieś mówił, że jest z Torunia, na Facebooku widnieje Wocławek. W wywiadach mówił pan o dziadku staroście płockim. Wow. To mam tak. Mama mieszkała w tym... we Wrocławku, a pochodziła, dziadkowie mieli majątek taki przedwojenny między Toruniem a Wrocławkiem i mama pochodziła stamtąd, mieszkała we Wrocławku, a poznała się z ojcem na studiach w Toruniu, a mój dziadek był drugi ojca, ojciec to był wicestarostą płockim i był starostą grudziąckim, a moja babcia, ojca, matka mieszkała w Stanach, dziadek tam się dorobił i przyjechali do Grudziądza i zamieszkali w Grudziądzu. Więc dziadek ze strony mamy i babcia ze strony mamy to mieli majątek pod między Wrocławkiem a Toruniem. Tam uczyłem się jeździć konno, strzelać i w ogóle takich, jakby powiedzieć, rzeczy fajnych. A mój ojciec z matką się poznali na studiach w Toruniu. I co? I co, mieszkali we Wrocławku, no nie? Więc ja mieszkałem jako dziecko przez 2-3 lata w Toruniu na studiach z rodzicami, później trochę u dziadków na wsi, później we Wrocławku, później znowu, jak byłem starszy, to jeździłem do dziadków, jeździłem też do babci, do Grudziądza od strony ojca. Tak, tamte tereny, także tam. Czy leciał pan z Bochowiczem i trenerem Złotkowskim w jednym samolocie na UFC? Teraz nie. Witam panie trenerze.
Czy w młodzieńczych latach udało się trenerowi znokautować z półobrotu jakiegoś osiłka po pakierni i spenetrować mu kieszenie? O kurwa mać, przepraszam, nigdy nie penetrowałem kieszeni. Udało mi się kilka razy w życiu znokautować kogoś, ale z kopnięcia lewą nogą w głowę albo w wątrobę. Czy prowadzi pan treningi personalne dla początkujących? Jeżeli tak, to jaki to jest koszt? Prowadzę. O pieniądzach nie będę mówił w internecie, ale na pewno się dogadamy. Czy dałby pan radę przygotować Jara do walki MMA z włodarzem Wojciechem Golą? Spoko, Jaro! Wchodzimy. Wojciech Gola będzie leżał, będzie bity, będzie płakał. Kiedy trener w końcu pojawi się w Hyde Parku na kanale sportowym? Nie mają tyle pieniędzy. Ale, dzwonili ostatnio. Dzwonili jak była aferka. A jak wcześniej tyle było zwycięstw, nikt nie dzwonił. To dla mnie to kiedyś byłem zaproszony, za chwilę mnie tam odwołali. Raz tylko byłem i poczułem się odrzucony, a jak Mirek odrzucony, to wkurwiony. Gdyby Marian Ziółkowski został w Akademii Sportów Walki, to osiągnąłby więcej? Pewnie, by był w UFC. Już dzisiaj. Co trener sądzi o dokonaniach pięknej i błyskotliwej Bikowskiej w PLMMA, która obiecywała zrobić z tej organizacji drugą siłę w polskim MMA? Siła siłą, a kasa kasą. Jakby było więcej kasy, to pewnie by była siła. Trenerze, co by trener zrobił, gdyby do Akademii Sportów Walki Wilanów zawitał Juras i poprosiłby trenera o przygotowanie do jego ostatniej walki? Zgodziłby się trener, czy może kazał mu szukać szczęścia u trenera Szyszki i napakowanego Marcina Dubiela? Przyjąłbym go czwarty raz, bo byśmy się mogli piąty raz pokłócić. Kiedy pan się nauczył pływać? Jakieś rady dla kogoś, kto będzie chciał się nauczyć? A tata mnie wrzucił, jak miałem chyba 6 lat, na 5 metrów, czy tam na ilość głębokości i prawie się nie utopiłem, ale tata mówi, to jest dobry sposób. I mnie wrzucił i wypłynąłem. A pływać lubiłem i umiałem. Czy uważasz, że prawdziwy mężczyzna może czasami się popłakać w trudnej chwili? Ja płakałem w życiu. Bardzo często jako młody człowiek. No jak byłem tam, miałem tam 10, 12, czy tam ileś, 13, czy tego, no to tam pamiętam, że beczałem. Później jak byłem starszy, to już bardzo rzadko płakałem. Jak dowiedziałem się, że mam nowotwór, to tam z 5 łez uroniłem. Ogólnie tak nie... No tam jak są takie sytuacje jakieś rodzinne, związane tam z rodziną, z dziadkami, czy z nie wiem, z dziećmi, no to najprędzej chyba to by mnie ruszyło. Czy gdyby Szymon Kołacki ćwiczył MMA od 18 roku życia, to teraz byłby w UFC? Tak. Szymon by był spokojnie w UFC i to uważam, że był top topów. Tak jakbym jest mistrzem olimpijskim, uważam, że Szymon mógłby mieć pas UFC. To jest Szymon, wiadomo, te lata przygotowań tych ciężarowych zrobiły podbudowy siłowe, ale też zabrało jakąś tam taką elastyczność. On ogólnie jest elastyczny jak na takiego siłownika, jak to mówicie, ale na pewno go też trochę to wszystko usztywniło, no nie? Ale dzięki temu też ma to pierdolnięcie. Jakby pierdolnął Casio w łeb, to by jego głowa spadła w trybuny. Ilu zawodników Akademii Sportu Walki Wilanów za 3 lata będzie w UFC? Ja powiem szczerze, tak. Wychowałem od zera Jotkę, znalazł się w UFC, jest w topie. Teraz trenowałem Michała, pokazałem, że ja, Mirosław Okniński, jestem w stanie zrobić dodatni bilans zawodnika, który już jest w UFC, więc byliśmy w UFC razem, 6 walk stoczył, 4 wygrał, więc to jest dodatni bilans. Fajnie wygrywał te walki. Przegrał, no w UFC każdy. Janek na 5 pierwszych walk przegrał 4. Więc to dla mnie to było ważne, żeby pokazać, że jestem w stanie zrobić to. Tam w tej chwili w ogóle mi nie zależy, czy będę miał kogoś w UFC, czy będę miał pas w UFC, czy będę na przykład trenował do Almy, czy do tego. Po prostu nie mam już, po prostu jestem trenerem spełnionym. Trenowałem zawodnika, żeby się od zera dostał do UFC i dostał się do UFC. Trenowałem zawodnika, który jest w UFC. Okej, ja nic już nie muszę. Mi się nie chce robić coś, jakby, że muszę coś zrobić. Robię, bo to lubię.
uwielbiam być trenerem, jestem tym trenerem, spełniam się, a teraz mam pasję, jeżdżę na polowania, strzelam, żyję pełnią życia, cieszę się życiem, nie muszę nic. Co sądzisz o komentarzu Janisza na temat wybiegnięcia Szewczyka w trybuny po walce z Piwowarskim? Powiedział on, że Szewczyk takim zachowaniem okazał brak szacunku dla rywala. Znaczy, to Szewczyk nie okazał braku szacunku, po prostu Szewczyk jest młody i po prostu nie wiedział, że nie wolno wybiegać, a jak wygrał, to chyba tam podszedł do przeciwnika, zobaczył, że nic tam się nie stało i coś tam. Nie było okazałem braku szacunku. Szewczyk to jest młody człowiek, który dopiero się uczy tego MMA. To jest bardzo zdolny człowiek, który z tych, co u mnie trenowali, to myślę, że Czarek i Szewczyk mogą być w UFC, jeżeli będą dobrze poprowadzeni. No i to wszystko, a ja nie mam nic do tego wbiegnięcia. Tylko powiedziałem mu, że nie może tak robić więcej i on powiedział, że okej, rozumiem. Co zrobiłby trener, gdyby podczas polowania na dzika lub sarenkę ukazał się Różal podążający szybkim krokiem w trenera kierunku? My się z Różalem mijamy. Często chodzimy do tego samego sponsora, do Garanda. I ogólnie Różal ma inne poglądy, ja mam inne, ale nie wchodzimy sobie w drogę. I no, nie czuję jakby... On ma swoje życie, ja mam swoje życie, on ma swoje poglądy. Ja nie czuję w tej chwili takiego czegoś, że my się gdzieś ścieramy. Po prostu... Różal nie popiera moich może poglądów, ja nie popieram może do końca jego, bo każdy jest inny, ale nie mamy żadnych jakichś, no nie mam nic do Różala, on do mnie, nie wiem, no nie mamy jakichś, nie, między sobą nie mamy żadnych ciśni. Czy trener doceniał zaangażowanie Wojtka Morozowskiego, który był z kamerą i mikrofonem na każdej gali Pelma? No czy wiesz, to dużo było dziennikarzy, był Tomek z Fight Sportu, był Wojtek Morozowski. Sporo dziennikarzy. Ja ogólnie ja z jednej strony doceniam dziennikarzy, a też wiem, że dziennikarze lubią aferki i lubią to podkręcać. Nieraz jeden podkręca taką aferkę, drugi podkręca taką. No, ja rozumiem, liczy się oglądalność. Będę w telewizji, czy nie? Pewnie. Jaki ma pan stosunek do obecnej władzy? Jak to Szymon Kołecki powiedział, to mi się mega podobało, że on jest za partią rządzącą. Chodzi o to, że ja się zajmuję sportem. Zawsze dla mnie ci, co rządzą, muszę w sporcie się do nich dostosować. No bo jeżeli ja nie będę, no ja nie mogę iść, jako sportowiec nie mogę walczyć z władzą. Ja jestem bardziej gościem, który no, respektuje państwo, tak? Państwo mówi rób to, no to robię, państwo mówi tamto. Nie jestem za żadną partią, tak? Ja jestem bardziej propolski, propaństwowy, ale nie jestem za żadną partią. Mam swoje poglądy, bardziej one są centrowe niż skrajnie lewicowe albo skrajnie prawicowe. Z jaką organizacją współpraca wypada najlepiej? Z każdą mi się fajnie pracuje. Są minusy. Na Oktagonie są minusy, ale jest dużo plusów. Na KSW jest dużo plusów, są minusy. Wszędzie są minusy, plusy. FEN mam dużo plusów, też są minusy. Ja jestem, mam mnóstwo plusów, więcej niż minusów, ale też mam minusy. Nikt nie jest idealny. Co z kolanem Daniela Mielańczuka? No jest. Nie pamiętam, to było tak dawno. Czy pana starszy syn wróci do walk? Pewnie w organizacjach freakowych. Teraz wyzwał po kolei trzech freaków i będzie się bił z freakami. Czy pan Mirek weźmie pod skrzydła zawodników Federacji MMA VIP? Co to jest VIP? Najmana. A to mam mistrza VIP. Tak? Przecież Michał Pasternak jest mistrzem Federacji VIP. No i już niedługo następna walka Michała Pasternaka. Także Michał, trener jest z tobą. Czy walki podziane nie powinny być już w Fame MMA, biorąc pod uwagę, że KSW legitymuje się jako organizacja stawiająca na czysty sport? Jak w Fame MMA ma kasę, to niech zatrudni podziane. Co trener sądzi o tym, że zawodnicy, którzy są kontraktowani za granicę, mają już pierwszą walkę o pas? Czy nie brakuje drabinek w KSW?
Nie wiem, ja robiłem galę i nieraz jest tak, że musisz kogoś ściągnąć za granicę o pas, bo nikt nie jest w stanie zawalczyć z mistrzem, a ktoś z zagranicy ma wysoki poziom i jest w stanie zagwarantować wysoki poziom walki, tak? Czy potrafi trener wymienić trzech zawodników, którzy startowali w rajdach samochodowych? Aśka Jędrzejczyk ostatnio, wiem, że coś tak? startowała gdzieś. Nie wiem. Czy według trenera Stójka Karoliny Owczarz jest w ogóle do uratowania, czy należy się spodziewać transferu z KSW do KFC? Nie wiem, ja to ogólnie damskiego MMA nie oglądam, bo nie jestem jakimś fanem. A Owczarz, jej kariera, odkąd przyszła do WCA, mocno obniżyła loty. Dlaczego większość zawodników, trenerów i menedżerów MMA to czynni albo byli kryminaliści? Kurde, ja nigdy nie pracowałem jakby w służbach takich informacyjnych, no nie? Ja to zawsze służby siłowe, tak bardziej jakieś interwencje czy coś, ale nie, kurde, taki... Wywiad. Nie wywiad, no nie? Także nie wiem, kto w jakim kryminale siedział i dlaczego. Na pewno MMA pociąga ludzi, którzy kochają ryzyko, a ci ludzie, którzy są w MMA, no to lubią ryzyko, więc może po prostu w pewnym momencie ryzyko im się nie opłaciło, bo trafili do kryminału. Nie wiem. Ja myślę tak, że no MMA to jest sport niełatwy psychicznie, trzeba mieć dużą odwagę. Dużo młodych ludzi, którzy mają za dużo odwagi i lubią ryzyko, mogli trafić niechcący do kryminału. Trenerze, na jaki sport walki najlepiej zapisać dziecko? Jakie? Zapasy i pływanie. Oraz żonę do tego namówić. Najlepszym sportem, jeżeli chodzi o podstawy, to jest zapasy, jeżeli chodzi o sprawność ruchową, a pływanie jako taka rehabilitacja i zbudowanie kondycji. Więc myślę, że dwa sporty, które akurat mój drugi syn, Aleksander Okniński, uprawiał i pływanie, i zapasy, uważam, że to jest ekstra. Czy interesuje się pan historią polskich grup przestępczych lat 90? Ja się interesuję sportem. Nie interesuje mnie gangsterka, bo żyłem w latach 90 i gangsterka była wszędzie wszechobecna. Znam mnóstwo historii gangsterskich z życia, a nie z telewizji czy z internetu, więc po prostu ja jestem gościem, który nie popiera ruchów gangsterskich z prostej przyczyny, że mam żonę, mam dzieci, chcę normalnie żyć. A ludzie zafascynowani gangsterką to albo skończą w kryminale na dobre, albo zginą. No. Czy trenerze, jak pan ocenia Gamrota w UFC? Jak daleko może zajść trenera okiem? Nie wiem jak daleko, ale myślałem, że zajdzie niżej, a tu widzę, że idzie bardzo dobrze, no nie? Co trener uważa o nokaucie Rutkowskiego na ostatnim KSW? No, Rutek to jest, kurde, gość, no. Powiem, tak podziwiam Rutka, no. Tak powiem, naprawdę duży, duży szacunek za to, co umie i za pracowitość, no. Fajnie, fajnie Rutek zawalczył, no, mocno. Czy z panem Amadeusz Ferrari może się osiągnąć mistrza fame w najbliższym roku? Amadeusz Ferrari to niech przyjdzie na trening. Może osiągnąć mistrza, ale jak nie trenujesz, to jakiego mistrza osiągniesz? Czy ogólnie rozumiana inteligencja jest potrzebna w MMA do osiągania sukcesów? Czy miał kiedyś ten zawodnika, który mówiąc delikatnie nie był za bystry, ale był materiałem na mistrza? Żeby być mistrzem, trzeba mieć wszystko. Trzeba mieć lotny umysł, trzeba mieć kondycję, trzeba mieć siłę, trzeba mieć wszystko. No a żeby mieć wszystko, to jest ciężki temat. No, ktoś jest silny, ma gorszą kondycję, ktoś jest silny fizycznie, a już nie jest silny psychicznie. No, mistrz to mistrz. No, przykładem taki myślę tutaj, mam dwóch zawodników, którzy dla mnie takich mistrzów rolę grają. To jest właśnie Szymon Kołecki i Michał Oleksiejczuk. To są dwa takie typy gości, którzy mogą robić za mistrzów.
Jakie relacje ma trener z Arturem Gwoździem i Piotrem Jeleniewskim? Żadnych. Odnosząc pańskie życie do powieści literackiej, czy uważa pan siebie za bohatera epickiego, czy bohatera tragicznego? O Jezu, ja nigdy nie byłem dobry. Kto wygra walkę Kalidow versus Pudzian? Nie będzie tej walki, na razie na pewno. Czy to prawda, że Pudzian ma kompleks małego członka, dlatego często trenuje indywidualnie? Co ma członek do treningu? Jak mógłby pan się przenieść w czasie, to do którego roku by się pan przeniósł? Zawsze mi imponowały takie lata nowożytne, ale jak to mój syn powiedział, że nie średniowiecze, tylko koniec, jak się średniowiecze kończy. Renesans? To nowożytny to jak 1600, 1700, potopy, niepotopy, jakieś tam takie rzeczy szwedzkie. Podobały mi się walki, właśnie jak tam Polacy na koniach jechali. I to mi się super, to oglądałem te filmy i tak. Czy pan Mirek poluje z Nocto i Termowizją? Jaki ma zestaw na dzika, z jakich dystansów strzela? Na co celuje, komorę czy głowę? Pulsar to jest Termowizja od Delty, Delta Optical. Możesz kupić Termowizję. A mi dostarcza Termowizji firma Pulsar. Ja mam jakby użyczoną taką optykę Termowizję. No i tam jest do 1800 metrów zasięg. Możesz na 1800 metrów widzisz. I jest coś takiego, że głównie używam tego pulsara, bo mega dobra jakość, widzisz wszystko dokładnie. No i jeszcze tam można używać Noctowizji od pulsara, tylko że wtedy musi być dobra pogoda, ale też trudniej, bo jest jakaś mgła albo deszcz albo coś i już Noctowizja nie działa. Termowizja pulsara od Delty to jest kozak, to wszystko widać. I gdzie pan strzela, komora, głowa? Strzelam raczej na komorę. Z jakiej odległości? 100, 150, tak mniej więcej to tak średnio wygląda od 100 do 150. Jocz versus Kościelski, kto wygrywa taką walkę? No co, walki emerytów chcecie? Jeden i drugi to rencista emeryt. Gdzie? To jakby to walka była 10 lat temu, to okej. Okay. Ale to są goście, no nie wiem, takie są ludzie. Trener to trener, a zawodnik to, że ktoś jesteś zajebistym zawodnikiem, to w ogóle nic nie ma, bo można by powiedzieć tak, że teraz by mnie pobiło, nie wiem, kurwa, 10 trenerów, bo ja mam 52 lata, ledwo łażę, a ja ich bym ograł jako trener. No. To jest zupełnie co innego, to jakby ciągle się pytają, a jak ja bym się bił z Joczem, albo Jocz by się bił z Kościelskim, kurwa, to są trenerzy, to ich zawodnicy się biją, a nie oni się biją. Co innego jest wiedza, a co innego jest praktyka, tak? I ktoś może mieć sprawniejsze ciało, może być szybszy, a ktoś drugi może być pokontuzjowany i mieć gorsze ciało, a ma lepszą głowę, no. Także co innego jest ciało, co innego głowa, a co innego jeszcze wiedza. Mnie to ciekawi, jak to było z tym słynnym sparingiem z Maćkiem Kawulskim. Czy trener może coś więcej na ten temat powiedzieć? Co miałem powiedzieć, to powiedziałem. Maciek był moim uczniem, osiągnął bardzo duży sukces biznesowy. No i co? No? Jak jest ulubiony sweep trenera z gardy? A mam kilka. Mam kilka swoich sweepów. Fajne. Czy trener uważa, że Narkun i Rembecki górowaliby w UFC? Nie wiem, czy Narkun by górował. Narkun na pewno by się odnalazł, Narkun w UFC. Rembecki też by się odnalazł. A czy by górowali? Zależy, co to nazwać górowanie, bo można dojść do pierwszej dwudziestki, można dojść do pierwszej dziesiątki, ale jeżeli chodzi tam o już te wyższe cele, no to w ogóle dostać się do UFC jest ciężko, a co dopiero się utrzymać w UFC. Do kogo chciałbyś mieć numer kontaktowy? Do nikogo. Te, co chcę, to mam. A nie! Chcę teraz potrzebuję
sponsora od samochodów, potrzebuję samochód terenowy. Także jeżeli jesteście firmą, która posiada samochód terenowy, jeżdżę na polowania, jeżdżę na strzelnicę, chciałbym samochód terenowy, oczywiście nie na własność, tylko żeby ktoś mi tam użyczył na rok za reklamę. Będę was reklamował, będę mówił, że wasze auto jest wspaniałe, wasza firma jest jeszcze lepsza, także zapraszam do współpracy i będą tysiące wyświetleń, wasza marka będzie odnotuje ogromną sprzedaż. To dwa te auta, bo ja też z psami do lasu często jeżdżę i też mogę was reklamować. No i umowa. Jakie trzy rzeczy zabrałby pan ze sobą na bezludną wyspę? Rzeczą sponsorów się nie liczą. Na bezludną wyspę? Na pewno broń. Na pewno broń i jakiś ogień. Ogień i broń. I to już by starczyło, no nie? No tak, ogień, jakbym miał broń, to bym się nie bał, że ktoś mnie zje albo napadnie, bo wiadomo, nie wiadomo, jakie zwierzęta by tam były, czy ludzie. A ogień, no to bym sobie mógł zrobić pożywienie, więc to wiadomo, że jeszcze może wodę czy coś, no żeby, bo nie wiadomo co tam. Ale to są takie rzeczy, które... Ogień, woda i broń. Co sądzi trener o opinii środowiska, że jest pan dobrym trenerem dla początkujących, ale im wyższy poziom, tym gorzej idzie? No pokazałem, że w UFC rozpierdalamy wszystkich. Michał, walcząc nawet z Owinsem Sampru, gdzie trenował króciutko u mnie, położył go na dechy. Fakt, że tam zabrakło dokończenia. Myślę, że teraz to by to dokończył, bo zrobił duży postęp. No i właśnie jestem dobrym trenerem i na zbudowanie od zera, gdzie pokazał to Jotko, i na to, żeby poprowadzić kogoś dalej w UFC, no bo 6 walk stoczonych, 4 wygrane, no to nie jest przypadek, no nie? I to właśnie pierdolenie, że brzydko powiem, że ja nie nadaję się na dalsze, no ja mam duże pojęcie i nadaję się na też prowadzenie dalszej kariery, tylko ktoś rozsiewa, konkurencja rozsiewa takie głupie informacje, dlatego że po prostu się boi, żebym nie miał za dużo ludzi, no. A ja i tak mam ludzi, więc nie przejmuję się tym. Panie Mirosławie, obawia się pan, że to nie ostatnie odejście zawodników z Akademii Wilanów? Co jest nie tak, że zazwyczaj odchodzą ci najlepsi? Nie, no najlepsi wygrywają, a najlepsi jak wygrywają, to wierzą, że są tacy zajebiści. A szczególnie, że chodzisz nad nimi jak nad... Wiesz, jak zajmujesz się kimś najlepszym, no to dbasz o niego, chodzisz za nim, wspierasz go, mówisz mu tam, wystarczy, że tam tydzień czy dwa nie głaszczesz go, no to on już jest oburzony, księciunio. Czy co trener woli, paprykarz czy pasztet? Pasztet. Czy Tomasz Narkun, nie próbujący się w UFC w ciągu roku, to już kolejny krok w tył względem jego potencjału? No nie wiem, powiem szczerze, że Tomasz Narkun mnie... Ja go znam, lubię, znamy się, no ale jakby nie wiem, co on chce od kariery i jakie ma cele i nie mogę powiedzieć. Czy Michał Oleksiejczuk lepiej radziłby sobie w 8-4? Jeśli tak, to czemu Michał nie chce zbijać? Nie no, jakby sobie lepiej radził, to by tam był. Michał jest gościem na 93, dlatego że po prostu Michał jest ogólnie silnym gościem, tylko ma taką budowę, że ma chude ręce i to tak wygląda, że on nie jest silny, ale ma silny tyłek, silne nogi, silne plecy, więc on też będzie dorastał jeszcze rok, dwa, trzy, będzie nabierał siły. On będzie naprawdę na tą wagę, będzie rasowym, dobrym zawodnikiem. Czy żałuje trener tego, że Marian zmienił klub? Nie, no, ja nie żałuję, znaczy ja powiem tak, że mi było przykro, po prostu byłem chory i byłem słaby i on odszedł. I to mnie najbardziej zabolało. Bo to, że zawodnicy zmieniają klub, to jest dla mnie normalne, bo zawodnicy po prostu są z tobą 3, 4, 5, 6 lat i już po prostu im się nudzi, chcą czegoś nowego. Chcą poznać nowe rzeczy, chcą poznać nowych sparych partnerów. I to jest nieuniknione, że kluby powstają. Tak samo przecież było z 4 się rozpadło, później było i było na Stula też się rozpadł. Teraz jest WCA, u Andrzeja Kościelskiego przecież nastał rozłam, też odeszli. Także to nie jest tak, że ludzie tylko ode mnie odchodzą. Tylko, że u mnie jest coś takiego, że
ja szybko potrafię poprowadzić ludzi do zwycięstwa, oni robią dużo zwycięstw, duży postęp w szybko, w krótkim czasie. No i oni myślą, że są już niezwykli. Jak są niezwykli, to znaczy, że oni są tylko niezwykli, nie trener, który im wspiera ich i dzięki niemu są, tylko że oni tylko są, dzięki sobie to są. Zresztą ja im tam wmawiam, że są super i oni kurde później myślą, że oni są super tylko tym, że są super. I to trenera wina. Moja wina, no. Co zrobiłbyś, gdyby dzisiaj był ostatni dzień twojego życia? Poszedłbym do domu, pożegnał się z rodziną i to wszystko. Nie mam jakiegoś... Już wszystko zrobiłem. Czy gra lub grał pan w UFC na konsoli? Ta, z synem. Zawsze pierdol dostaję. Czy dałby pan radę przygotować dubiela do walki z Rondą Rose? Nie, tam dubiel to... Nie mówmy o dubielu, bo to nie jest gość, z którym bym chciał pracować. Czy Szewczyk ma lepsze warunki na półciężką niż Narkun? Podobne. Nie lepsze, ale podobne. Narkun jest duży, Szewczyk jest duży. Czy Mamet to największa zmarnowana szansa na sukces w UFC z naszego podwórka? No na pewno Mamet by sobie radził w UFC, ale wcale nie powiedziane, żeby był tam najlepszy, no nie? Na pewno Mamet by w UFC sobie poradził. Co się działo przed walką z Timem Sylwią? Co pan z Krystianem robił? A co ja miałem robić z Krystianem? Tam było trenowaliśmy coś, jakieś jiu-jitsu, bójce, czy coś? Jiu-jitsu trenowaliśmy na łóżku, coś tam. Christian się coś tam mądrował, to go przewróciłem i usiadłem na nim i coś tam, ale nic nie było, nie biliśmy się jakoś tam mocno czy coś, tylko bardziej... Zmogi, takie zmogi. Takie jakby tam, bo on chciał pokazać, bo ja to tak jestem raczej miły i ogólnie taki w kontaktach międzyludzkich jestem taki miękki, dopiero jak się wkurwię, to łu do przodu i wtedy może się ktoś dziwić. Czy Daro Lew miałby szansę wygrać turniej pechowców polskiego MMA? Turniej pechowców na pewno. Czy znowu miałby pecha? Miałby pecha i by przegrał. Nie, no żartuję. Daro, pozdrawiam cię, lubię cię, gościu. Mógłbyś coś kiedyś wygrać. A nie, wygrałeś jedną walkę. Dwie. Dwie? Z Harasem obie. A, wygrałeś dwie z Harasem. Szacunek. Nie, Daro jest w porządku, gość, no, że nie może wygrać, nie każdy musi wygrać. Co trener zrobiłby z podopiecznym, który na zawodach gali odklepałby saleta czołg? Nic nie zrobiłbym, poprawił go i by... Dzień dobry. Poprawilibyśmy szczegóły i już. Uważa się pan za trenera sportowców i pełni się z tym zgadzam, jednak promuje pan patologię w postaci Amadeusza Roślinka, konfidenta człowieka wyzywającego cudze macki, notorycznego kłamca i lenia. Czy wypada panu współpracować z kimś, kto nie szanuje pana pracy i ślizga się pana nazwisku, nie przygotowuje się do żadnej z walk? A powiem tak, że jeżeli chodzi o freaków, to traktuję to z przymrużeniem oka. I tak jakbym to całe MMA wziął do kupy, to nie żałuję tego, że stałem w narożniku Roślika. Nie żałuję tego, że... Roślik jest ten Ferrari, tak? Tak, Ferrariego, tak. Bo po prostu na tym więcej zyskałem niż straciłem. I są zawsze jakieś straty, ale tu zyski przewyższyły straty. Czemu dodajesz do znajomych na prywatnego Facebooka osoby komentujące twój fanpage Łowca Skór, a potem ich wyrzucasz, bo nie potrafisz ze zrozumieniem przeczytać odpowiedzi adresowane do kogoś innego niż do ciebie? Mnie trener wyrzucił po ostatniej walce Lorda, bo wyśmiałem kogoś, kto krytykował Michała, a trener uznał, że odpowiadam jemu. Nie czytam Facebooka. Wcale. Jaki był najgrubszy zawodnik, jakiego trener szkolił? Ja trenowałem z Luto. To on nie to, że był taki grubasem, tylko był wielkim sumitą, miał 2 metry. Był ogromny, był silny jak niedźwiedź, ale ważył 170 kilo. Ale to był, kurde, to był gość. I teraz od czasu do czasu jego syn do nas przychodzi. A to fajny gość. Ale to nie jako grubas, tylko jako bardziej wielki koleś, no nie? Sumita. On był tam mistrzem Europy w sumo, mistrzem świata chyba. Czy trenowanie amatorów personalnie to dobry sposób na zarobek? Nie lubię personalnych. Ja lubię zawodników i lubię jak się leją, jak leją innych. Będą leżeć, będą bić i będą płakać. To uwielbiam. A nie, no tak, bo dużo często tak, że
mógłbym coś zrobić dla pieniędzy, a ja lubię robić coś dla fanu, no nie? I kurde, tu bym mógł zarobić więcej, a tu zarabiam mniej, ale jestem zadowolony. I nie zawsze pieniądze... Jak ja mam się męczyć za pieniądze, to wolę tego nie robić. Top 3 polskich sportowców w historii, nie licząc sportów walki. Nie znam. Co powiesz o klubie Berserkers Team Szczecin i Bagim? Czy zdarzają się jakaś współpraca? Tak, rozmawialiśmy z Bagim ostatnio, powiedziałem, że go podziwiam, że potrafi team utrzymać w jedności, że od tylu i tylu lat to jest najstarszy klub, który się nie rozpadł, chociaż pierwszym takim rozpadem był, gdzie był Linke i Bagiński byli razem. I wtedy im się rozpadł. Dawno był ten rozpad. I ten to był taki główny rozpad. A później ten klub trzymał się cały czas i podziwiam Bagiego. Zresztą ostatnio na gali mu mówiłem, że ja tak nie mogę, że ja nie jestem w stanie jakby utrzymać tej, u mnie tam co 4, 5, 6 lat, to zależy, no. Jotko ode mnie odszedł, fakt, że ja go wyrzuciłem, no nie? No bo przegrał walkę, bo wziął kolegę do narożnika i przegrał, nie słuchał mnie i go wyrzuciłem za to. To Jotko odszedł po 6 latach. Marian odszedł po 8 latach. Klub mi się też rozpadł, jak była Copacabana, po 4 latach, więc tak, po 4, po 6, po 8, zależy, kto tam po jakim czasie odszedł. A Bagi trzyma się mocno, nie? Także Bagi, to cię pozdrawiam. Jesteś mocarzem, tak? Trzymasz mocno ich za mordę, a nie wiem, jak ty to robisz, że też dyplomatycznie, że ten klub się trzyma, ale to też inne środowisko. W Szczecinie inni mogą być ludzie. Tu Warszawa to jest taka, że tu ktoś da 5 zł, tam da 3 zł i lecą, no nie? Także też jest, Warszawa jest innym miastem. Ile osób liczy grupa zawodowców u pana? Grupa zawodowców tak liczy średnio od 5 do 20 osób. 3 polskich zawodników, których trener chciałby mieć u siebie w klubie, jednak trenują gdzie indziej. Mam, ale nie powiem. Co było cenniejszym skalpem w karierze pana ulubieńca Mariusza Dominatora Pudzielli-Pudzianowskiego? El Testosterone Najman czy senegalski Bombardier? Nie no, walka z Marcinem Najmanem. To była najważniejsza walka w polskim MMA, bo ona zbudowała polskie MMA takie freakowe, a zarazem do zwykłego kibica wyszliśmy z tą walką, więc senegalski to niech się chowa. Marcin to robi robotę. Co pan sądzi o Andrzeju Grzybyku? Czy ma szansę na bycie gwiazdą światowego formatu? Nie znam, bo tam był problem z oponami, nie znam. Jakie relacje ma pan z In The Cage? Znam, ale nie powiem. Czy styl Michała, to już pytaliśmy o to, z grupy Mamet, Daniel, Borys, Tybura, Narkun, kto by osiągnął dużą... Coś chyba jakieś te... A, kto z grupy Mamet, Daniel, Borys, Tybura, Narkun osiąga dużo mniej niż gdy pracował pod okiem trenera od kilku lat? Mamy Mameda, Daniela Ojmielańczuka, Borysa Mańkowskiego, Marcina Tybura i Tomasza Narkuna. Który z nich by się lepiej rozwinął, trener? Nie wiem, mają swoich trenerów, niech trenują ze swoimi trenerami, a cudzych zawodników nie potrzebuję, a sobie wychowam nowych. Jak witają się papieże? Kto? Papieże. Nie ma papieży dwóch. Aha. Dlaczego na plecy mówimy plecy, jak plecy mamy tylko jedne? Nie wiem, trudne pytanie, nie odpowiem. Ja bym się chciał zapytać o kolegę Grzegorza Jarząbka z Oktagon Rybnik. Jakie ma zdanie na jego temat i może jakieś ciekawostki związane z nim, bo mało kto nie słyszy, a siedzi w tym sporcie bardzo długo. No ten Grzegorz Jarząbek to jest kolega, którego poznałem w 1998 roku na seminarium Karola Matuszczaka. Był trenerem Janka Błachowicza 8 lat, stworzył Janka Błachowicza i to jest jego trener, który dał, uważam, Jankowi podbudowę do wszystkiego. Walka Trypson versus Szostak. Co trener sądzi? Szkoda Szostaka, ale chętnie weźmiemy. Czy jeśli Juras wszedłby do sejfu podczas walki z Szymonem Kołeckim, to byłby bezpieczny? Tak. Jakby Juras się schował w sejfie, to byłby bezpieczny. Sejfy.pl, jesteśmy bezpieczni. Garant, profesjonalna broń. Delta Optica, doskonała optyka. Jakby pan widział walkę Kalido versus Grzebyk? No nie miałby co robić Kalidow.
Co pan sądzi o ostatnich przeciwnikach Mariusza Podzianowskiego? Mariusz ma 44 lata, to cieszcie się, że w ogóle przychodzi i że walczy. To jest cud, że Mariusz walczy, ma 44 lata. Także to, co by nie mówić tam, czy my się lubimy, czy nie, to szacunek, że on w ogóle wychodzi do walki. W tym wieku to ludzie umierają. Oglądał trener Pietrzak versus Musajew? Kto wygrał? Jak to jest z tym Szamilem? Faktycznie jest taki dobry? Jak by go trener widział z Marianem? No myślę, że Marian by przegrał. Uważam, że Marian by przegrał z Szamilem na pewno. Bo miała być taka walka, taka walka, Pietrzak-Musajew, dobra walka. Czy uważa pan, że jeśli nadejdzie czas, w którym zawodnik freakowy pokona zawodowca na gali freakowej, będzie to cios dla polskiego zawodowego MMA? Żadny cios. Człowiek jest człowiek, każdy człowiek może wygrać, przegrać. Nie ma znaczenia, czy freakowy wygrywa z zawodowcem, czy zawodowy z freakowym. To nie ma znaczenia, no, żadnego. Co myśli pan o pistolecie CZP 10C? Fajny. To ta CZ-ka tak zwana, tak? Potocznie. No. Strzelam z niego. Strzelam z tego pistoletu. Czy łowca skór, cesarz internetu, pan trener Mirosław Ogniński wygrałby walkę z bombardierem? Tak, wygrałbym, ale nie dzisiaj. Kiedyś bym wygrał. Jak skomentuje pan fakt, że w federacji sportowej aspirującej do miana najlepszej na świecie w walce wieczoru występuje 44-letni osiłek z siłowni z czarnoskórym olbrzymem cyrkowym? Ludzie kochają cyrk. No to na pewno. Trenerze, co z kapciami z pierwszej trybuny? Kapcie są tu. Jesteśmy bezpieczni. Ale gdzie jest ten gość, co je założył? A to opierdol dostał. Tylko? A, i musiał umyć papcie. Bo ja już go więcej nie widziałem od tamtej pory. Nie, był. Co trener sądzi o talencie Dawida Harasia? O. Nic nie sądzę, nie chcę sądzić. 0,19 to jest imponujący bilans. Nie, jest zajebisty. Po kim odziedziczył pan taką buńczuczność, nieustępliwość, awanturniczą naturę? Czy prywatnie też jest pan zawsze najgłośniejszym samcem alfa, gdzie tylko pan się pojawi? Czy jest pan lubiany przez sąsiadów, czy raczej drżą przed panem ze strachu? Ogólnie sąsiedzi nie muszą mnie lubić. Ważne, że mi mówią dzień dobry. Ale nie, no, jeżeli chodzi o sąsiadów, mamy sąsiadów naprzeciwko, bardzo sympatyczni. My ich lubimy, oni nas. Gorzej z sąsiadami na dole, no bo mój syn, jak był mały, dużo hałasował i wkurzali się. No ale jakoś tam, ogólnie mamy z sąsiadami dobre relacje. Czy gdyby Juras u pana trenował, to czy wygrałby z Pudzianem? Nie wiem, nie mogę powiedzieć. Gdyby musiał trener przekazać Michała Aleksiejczuka do innemu trenerowi w Polsce, to któremu? Nikomu nie przekazuję Michała Aleksiejczuka, bo Michał Aleksiejczuk jest sam głównym trenerem. Michałowi przekazałem Aleksiejczuka najlepszemu trenerowi, Michałowi Aleksiejczukowi. Co się dzieje z Kevinem Szaflarskim? Nadal trenuje w Akademii Sportu Walki Wilanów? 2 lata temu trener mówił, że to super talent, niedługo będzie w UFC, a ostatnio ledwo co wygrał, nie mając tlenu od połowy drugiej rundy. No, Kevin był ostatnio na treningu u nas, robił sparring, szedł do przodu, nie cofał się, także myślę, że niedługo może być w UFC. Także może być taka sytuacja, że za chwilę zobaczycie Kevina w UFC. Czy Mariusz Pudzianowski miałby szansę z Danielem Omielańczukiem? Myślę, że nie. Czy Narkun mógłby sprawić Jankowi w potencjalnej walce jakieś problemy, czy nasz mistrz by go rozjechał? Myślę, że Narkun by wygrał z Bachowiczem w parterze, a Bachowicz by wygrał w stójce z Narkunem. Czy uważa trener, że szkoda potencjału Daniela Rutkowskiego w KSW i powinien od razu prowadzić się w UFC? No mógłby się iść do UFC. Ma duży potencjał. Szczególnie, że jest zapaśnikiem a zapaśnicy sobie dobrze radzą w UFC. Czy trener leczy się już z mitomanii? Całe życie się leczy i nic. Czy bieganie jest konieczne do budowania kondycji? No na pewno. Na pewno jest bardzo ważne, no nie? Bieganie.
Panie Mirku, co pan sądzi na temat aktualnie trwającej pandemii? Nie wyrażam się, bo mógłbym powiedzieć za dużo. Jak mam przeciwnika w parterze, to lepiej szukać poddania czy napierdalać? Jeszcze raz? Jak mam przeciwnika w parterze, to lepiej szukać poddania czy napierdalać? Ale jesteś z dołu czy z góry? A tylko tyle wiem. Jak jesteś z dołu, to musisz poddawać. Albo toczyć, albo wstawać, albo możesz też bić z dołu, ale jak jesteś z góry, to trzeba napierdalać. Czy Szymon Kołecki wygrałby walkę on versus Pudzian i Bombardier? Ale jak naraz? No. Nie. Trenerze, czy w MMA wrodzona agresja jest niezbędna? Czy osoba z natury spokojna może osiągać sukcesy bazując tylko na umiejętnościach i przygotowaniu fizycznym? Nie trzeba mieć nadmiernej agresji, żeby być dobry w MMA. Trzeba być sprawnym, szybkim, ale można to zrobić na zimno. Dlaczego trener wyszkolił tak jednowymiarowego zawodnika jak Michał Leksiejczuk? Nie, no to jest kłamstwo. Po pierwsze, Michał przyszedł do mnie z jakimiś już nawykami i przyszedł z jakimiś umiejętnościami. Ja wykorzystałem to, co miałem, plus teraz modyfikowaliśmy, po prostu poprawialiśmy jiu-jitsu i zapasy, więc on nie jest jednowymiarowy. On umie już jiu-jitsu i zapasy i umie boksować. Nie jest w ogóle jednowymiarowy, tylko chodzi o to, że ja starałem się wykorzystać jego predyspozycje i to, co ma dobre, żeby to było jeszcze lepsze, a to, co słabsze, poprawiać. A tu każda płaszczyzna jest na innym poziomie. Na innym poziomie są zapasy, na innym jiu-jitsu, a na innym boks. Po prostu walczy tym, co ma na najwyższym poziomie, a unika tego, co ma na mniejszym poziomie. To normalne, to każdy mądry człowiek by tak zrobił. Ile kilometrów na więcej przejechał pan na rowerze w ciągu jednego dnia? Więcej nie jeździłem jak 50 kilometrów. Ogórki kiszone czy małosolne? Kiszone. Jak zapatruje się na walkę Omielańczuk-Kołecki? Daniel słusznie stwierdził, żeby go zmienił? No jest dużo cięższy i Daniel by miał dużo większe szanse wygrać z Kołeckim. Czy by go zmienił, to jeszcze nie wiadomo, bo Kołecki jakby jest niedoceniany, tak? Bo wygrywa z jednym, a to przypadek, wygrywa z drugim, to przypadek, wygrywa z trzecim, to Kołecki to jest Kołecki, także bójcie się. Dlaczego? Znajdziemy was nawet w nocy! Delta Optika, doskonała optyka! Idziemy po was! No to trener słucha pytania. Dlaczego nie było Martina Lewandowskiego na ostatnim KSW? Delta Optika znalazła go w nocy? Delta go nie szukała. Co trener myśli o tym, co się stało Walusiowi na punchdown? Tragedia. Tragedia. Nie popieram takich rzeczy. Co trzeba zrobić, żeby uzyskać u pana niebieski pas w brazylijskim jiu-jitsu? Trzeba trenować, zapierdalać i trzeba się starać. Jakie relacje z Mariuszem Pudzianowskim? Normalnie, nie znamy się. Mira z Gangusie, oceń kunszt i umiejętności Alanika Kwiecińskiego jako zawodnika MMA, czy budzi postrach w Akademii Sportu Walki Wilanów? No nie wiem, no Czarek się go nie bał i chciał go wyjaśnić. Oczywiście Alan nie chciał się bić w MMA, tylko w kickboxingu, no to jaki postrach, jak Czarek nawet się chciał bić z nim w kickboxingu, chociaż ja uważam, że powinni się bić w MMA, jak jest taki kozak. Alan. Miras, Luju, dlaczego w WCA nie używa się kasków na sparinga? Czy to kwestia honoru fighterskiego i nie przystoi takim gladiatorom chronić głowy, czy to kwestia budżetowa i trener już oszczędza na budżecie? Na pewno oszczędzają na budżecie. Miras, dlaczego udałeś dobrego strzelca, nie grałeś nigdy w Counter-Strike'a? Przecież tam się zdobywa największe szlify umiejętności we władaniu bronią. No ja jestem stary i prymitywny, także wolę w praktyce z bronią obcować niż na komputerze. Miras, który sędzia MMA w Polsce najbardziej imponuje ci swoim profesjonalizmem? Łukasz Bosacki czy może Tomasz Bronder za to, że zasłużenie nie przerwał walki Amadeusza w pierwszej rundzie? Nie chcę się o sędziach wypowiadać. Sędziów to lubię Piotra Michalaka.
Miraz Gagatku, wbijasz rano do Akademii Sportu Walki Wilanów, a tam na korytarzu czeka Rafalala i polski Ken z chęcią rozpoczęcia współpracy z trenerem. Czy przyjmujesz te postacie pod swoje skrzydła? Nie mają tyle pieniędzy. Miraz, wariacie, jakie to uczucie móc bezkarnie wypłacić liścia potężnemu Amadeuszowi Ferrari w miejscu publicznym, bo wiadomo, że już był taki jeden śmiałek o imieniu Eryk, który prawie nie przypłacił za to ceny życia. Kto jest cesarzem? Jak widzi pan rewanż Jana ze Sterlingiem? Petr Jan. No nie wiem. Oglądałem ostatnio tą walkę. Ja tam akurat nie jestem fanem tych niższych wag, dlatego że po prostu sam jestem cięższej wagi i bardziej obserwuję półciężką, ciężką czy średnią. Ale to i w ogóle nawet nie myślę o tym rewanżu z tego Sterlinga z tym Janem, chociaż myślę, że Sterling spokojnie przegra. Ja też tak myślę. Jakie ma pan zdanie na temat segregacji sanitarnej pod kątem przyjęcia lub nieprzyjęcia popularnego preparatu? To jest moje zdanie. Domyślcie się, o co chodzi. Czy trener jest fanem wędkarstwa? To tak jak łowiectwo, tylko inaczej. Ale jest to na przykład mniej dynamicznie się odbywa, no nie? No tak. Czy Oświęciński trenuje jeszcze u pana w klubie? Codziennie Oświęciński trenuje i pyta się o was. Ile ma pan wzrostu i jaka waga? 1,88 m, schudłem, ważyłem 118, teraz 112. Trenerze, na polowanie trzeba dużo chodzić. Trenerze, ile najwięcej na raz zjadł pan słomek ptysiowych i dlaczego już nie współpracujecie? No bo za dużą reklamę zrobiłem, no i już nie potrzeba. Nie unieśli po prostu tego popytu. Czy jego zdaniem bracia Aleksiejczuk skończą jak Jotko, czy popełnią... Znaczy Jotko, to powiem tak, życzyłbym im tego, żeby jeden i drugi był w UFC w pierwszej 15, czy 10, czy 20. No, Jotko nie skończył źle. Jotko osiągnął duży sukces, ale to też jest wynikiem jakiejś mojej pracy, bo ja zrobiłem mu bazę, podstawę. On oczywiście tam trenował, rozwinął to jeszcze, ale no, ja powiem w ten sposób, że Jotko to jest jeden z najlepszych polskich zawodników. Zobaczcie, Jotko jest chyba w rankingu numer 1 w Polsce, w 84. Co wy chcecie? Jotko numer 1 w 84, mój wychowanek. Michał, który ze mną trenował, numer 2 w 93. Sorry. Kto tu rozdaje karty? Jacek Murański to przyszłość sportu walki w Polsce? Jacek? Jacek Murański, tak, to fenomen. Co jest lepsze, Fame MMA czy FFF? No Fame MMA jest lepsze, bo jest, a FFF nie ma. A ja byłem w FFF, było fajnie. Trenerze, jak pan widzi dalszą karierę Trypsona? Trypson ma dużo różnych zajęć poza karierą sportową i tam zarabia kasę i sobie radzi, więc zobaczymy, no. Ale trenuje, dzisiaj był na treningu. Jutro ma być na treningu. Czy przyznałby się trener żonie... A, Trypson do Fame! Ma iść, podobno. Czy przyznałby się trener żonie, że ma dużo młodszą kochankę? O ja pierdzielę. Nie przyznałbym się, bo nie mam. Także, a jakbym miał, no to nie wiem, co bym zrobił, ale nie mam młodszej kochanki. Moja żona jest dużo ode mnie młodsza, więc mi wystarczy. Czy chciał pan kiedyś wstąpić do wojska? Nigdy, bym musiał słuchać, chyba żebym był marszałkiem, bo nad generałem jest marszałek, także jakbym nawet był generałem, to było ciężko, bym musiał kogoś słuchać. A marszałek pewnie słucha tam ministra tego, a ja tutaj jestem szefem, słyszeliście, cesarzem jestem. Pozdrawiam tego, co napisał, że jestem cesarzem. Która porażka podobiecznego boli trenera najbardziej? Każda. Każda porażka mnie boli. Jestem stworzony, żeby wygrywać. Nawet ze swoimi zawodnikami kłócę się o to, żeby oni mogli wygrać. Kto wygrał walkę Wrzosek versus Don Casio? Don Casio. Czy trener wie, co się dzieje z byłym trenerem Gracie Barra Łódź Marcinem Rogowskim? Trenuje podobno. Co tu mamy jeszcze, czego jeszcze nie było? Czy czeka pan na walki transseksualistów na galach VIP MMA?
Tak, normalnie. Codziennie o tym myślę. Gdzie trener kupił taką skórę? Czy może polecić jakiś sklep? Nie, nie, bo to kolega mi przyniósł, bo to była jakaś jego skóra z dawnych lat i mi dał. Chciałem ci podziękować bardzo za to, że dałeś mi tą skórę. Mega się sprawdza, działa. Hipotetycznie, Trypson zmienia płeć i postanawia zostać matką. Czy zostałby trener ojcem chrzestnym Bąbelka? Tak, co za idiota to pytanie wysłał. Czy Robert Złotkowski to dobry trener, czy tak słaby jak Jocz? Czy ja nie chcę oceniać innych trenerów, no bo i Robert Złotkowski nie jest zły trener, i Robert Jocz nie jest zły, no jakby no, wiadomo, że ja jestem najlepszy, no nie, no ja przede wszystkim skromny, ale nie no, jest dużo dobrych trenerów, no wiadomo, każdy ma swoje wady i zalety, tak. Jest Andrzej Kościelski, jest dobrym trenerem, jest Piotr Bagiński, no jest sporo tych trenerów, jeszcze dużo jest młodych trenerów. No wiadomo, no jak ja mam oceniać konkurencję, z którą wojuję, tak, których mam pobić, no. Ja uważam, że moi zawodnicy na przykład wygrywają w jednych walkach z jakimiś zawodnikami, później inni zawodnicy z innych klubów z moimi, to cały czas jest sport, rywalizacja, no. Nie chciałbym oceniać trenerów, bo no, nie ocenię ich dobrze, tak, bo nie będę obiektywny, będę... To jest konkurencja między trenerami. Jakie jest Pana ulubione obalenie? Moje obalenie? Mam kilka. Mam kilka. Mam takie brazylijskie obalenie, co łamie nogi. W Brazylii zabronili, bo mnóstwo nóg połamanych zostało. To takie moje ulubione. Często to robiłem. Jak się ostatnio trener czuł z przegranymi na gali Oktagon? No ja powiem tak, że ja wiedziałem, że tam wrócę i ich pociśniemy. Bo ja jak przegram, to jeszcze chcę bardziej wygrać. A jeżeli przegrałbym naprawdę, no to byśmy się poprawili i pojechali. A ja przegrałem nie naprawdę. My wygraliśmy, a przegraliśmy. Więc tym bardziej się wkurzyłem. Powiedziałem, wszyscy do mnie nie jeździmy tam, bo oni nas oszukują i przegrywają. Mówię, wszystko zrobię, żebyście się poprawili. Zrobię też hałas. I doprowadzę do tego, że zmienią sędziów, do tego też, że wy się poprawicie i nie będzie można podważyć waszych wygranych. I udało mi się, a były osoby z teamu, które właśnie nie wierzyły w to, że damy radę, a główny trener wierzył. Także słabi, duchem, niektórzy są. Czy zapasy Czarka są lepsze od zapasów Michała? Nie wiem, tak nie można tak osądzić. Jeden i drugi poprawił zapasy, także zapasy jednego i drugiego rosną. Jak widzisz przyszłość swojego klubu? Zwiększają się zawodników, zmiana siedziby? Nie no, klub jest super, bo jest mniejszy od garażu Pudziana, a Pudzian ma duży garaż, a my mamy mały klub. Klub jest fajny, dlatego że jest ciepło, jest wentylacja dobra, no i nie ma zasięgu telefonicznego, to jest zajebiste, bo nie siedzimy w telefonach. A ktoś mi zarzucił, że trenuje Michała, coś tam, że źle trenuje Michała, bo siedzę w telefonie, tylko tu nie ma zasięgu. No właśnie. Także bym musiał patrzeć. To potwierdzam. To nie wiem, to jakiś debil to napisał, no ale fajnie, że tak napisał, bo nie mogę siedzieć w telefonie, bo telefon nie działa. Chyba, że patrzę w pusty. No bo jakieś gierki czy coś może? Nie ma gierek. Czy Karolina Owczarz po ostatniej walce powinna iść we freak fighty? Nie wiem, co Karolina powinna robić. Mówię, trenuje w WCA i ze słabym efektem. No ale tam się na ogół tak trenuje. No. Co zrobisz ze wszystkimi skórami? Co zrobić? Co zrobisz? A, co zrobię? Ogólnie będę robił taki pokój. Taki jaskinia łowcy. I tam będzie na przykład, łoś. I na przykład zamiast mordy łosia będzie twarz Pudziana. Na przykład zamiast mordy jakiegoś tam jelenia będzie twarz Janikowskiego. I będę miał taką galerię twarzy, którym zabraliśmy skórę. Czy uważa pan Tomka Sararę za zdrajcę po tym, jak po odejściu z pańskiego klubu trenował i sparował z zawodnikami WCA? Nie, też nawet to jest coś takiego, że
jeżeli ktoś odchodzi, to trenuje gdzie chce. No. Jak na przykład ktoś jest ze mną i mówi, że ten klub jest B, niedobry i coś tam, i coś tam. Później tam idzie, no zmieni, każdy może zmienić pogląd, każdy może ten, no, akurat na przykład z Tomkiem to my mamy dobre relacje. A w ogóle w tej chwili postanowiłem się rozstawać w bardzo dobrych relacjach, dlatego że to będzie jeszcze bardziej takie niszczące dla wszystkich, no nie? No bo jak się kłócę, to oni mówią, o, się kłóci, tego, a tak będę taki miły. Poznajcie nową twarz. Ile razy podczas ostatniej trybuny miał trener ochotę udusić, znokautować prowadzącego? Proszę zaokrąglić do setki. Jeszcze raz. Ile podczas ostatniej trybuny miał ile razy podczas ostatniej trybuny miał trener ochotę udusić, znokautować prowadzącego? Proszę zaokrąglić do setki. No. Nie mam w ogóle. Ja ogólnie już się przyzwyczaiłem. No, praca dziennikarza nie jest łatwa, bo musi zadawać trudne pytania, a ja uwielbiam trudne odpowiedzi, więc lubię dziennikarzy już teraz. Kiedyś ich nie lubiłem, bo wydawało mi się, że oni specjalnie chcą mnie wkurzyć, a teraz to stwierdziłem, że oni mnie nie chcą wkurzyć, tylko oni chcą oglądalności, więc ja tą oglądalność wam daję. Czy trener zgodzi się na wycofanie gotówki? Znaczy ja mogę się nie zgadzać, ale ja nic nie mogę zrobić. Ja, jeżeli chodzi o gotówkę, to uważam, że za jakiś czas ją wycofają i wtedy jesteśmy, już koniec jest. Czy pił trener wódę z Amadeuszem? Nie piłem i nie zamierzam. Trenerze, co z kolejną belką na pasie? Ja w ogóle... belki mnie nie interesują. Mam tam dwie belki, mógłbym mieć już trzy czy cztery. Nie, w ogóle nie interesuje mnie to. Dla mnie, jakby mówię, jiu-jitsu jest do walki w MMA i po to mam ten pas, czy ten, żeby jakaś tam hierarchia na treningu była, ale te już belki później tam, to jest wszystko. Gdybyś spotkał Gina, który zaoferowałby ci trzy życzenia, czego byś sobie zażyczył? Zdrowia dla mnie, zdrowia dla mojej rodziny, to jest najważniejsze, a reszta to wszystko mam. Czy czytał trener książkę Martina Lewandowskiego? Kiedy trener napisze autobiografię pełną smaczków i szczegółów z polskiego MMA? Jak ja bym napisał autobiografię, to by internet wystrzelił. Jakie były rokowania twojego raka? Jak wspominasz leczenie? No co, rokowania? Nikt ci nie powie, że jutro wykitujesz, no nie? Ale to nie, no to jeżeli chodzi o raka, no to... Rak. W ogóle to się nie nazywa rak, tylko nowotwór. A to jest niby co innego, bo tam są różne jakieś odmiany, ale ogólnie, no co, nagle wychodzi ci taki guz, jeden, drugi i mówią ci, że kurde, trzeba szybko leczyć, bo zaraz się zawiniesz. No ale ogólnie cię pocieszają, że to się da wyleczyć, no i się leczysz. No i na początku było ciężko, później jakoś się już do tego przyzwyczaiłem, a później na końcu było bardzo ciężko. A później, jak już było bardzo ciężko, to było już później z górki. No a teraz już jest znowu pod górkę, bo jestem coraz starszy i mogę umrzeć. Jak każdy, tylko nie wiadomo kiedy. Czy to prawda? Nie. Dlaczego przy wejściu na KSW Szymona Kołeckiego Kasta czyta From Combat Sports Academy, a nie Akademia Sportu Walki Wilanów? No, bo jedziemy po angielsku, no. Tak, żeby nikt nie zrozumiał i nikt nie zareklamował. Jak to było z Czekiem Kongo? Podobno został poskręcany przez pana w parterze. Nie, ja byłem, sparowałem z Czejkiem Kongo. Czejk Kongo był wtedy trzeci, czwarty na świecie. Ja wtedy miałem 40 lat, to byłem w miarę w jakiejś tam w kondycji fizycznej. No i najpierw się kulaliśmy w parterze, to go poddałem na dwa sparingi po 5 minut, to 4 razy go poddałem. Później sparowaliśmy w MMA, to go poddałem w 30 sekund, go wywróciłem za jedną nogę i doszedłem do półgardy i go poddałem. A później tak się wkurwił, że mnie przewrócił pod siatkę, jak mnie zaczął napierdalać, to odechciało mi się całego MMA. No. Czy nie uważasz, że tatuaże ze sponsorami powinny być zakazane podczas walki? Rozumiem, że dodatkowe pieniądze, ale bycie całym wymazanym w często śmieszne nazwy nie pomaga w budowaniu bohaterów. To nie przypadek, że poważne organizacje na to nie pozwalają. Ja nie jestem fanem tatuaży, ani jestem przeciwnikiem. Rób to, co chce, a ci, co chcą się tatuować, niech się tatuują. Ci, co nie chcą, ja się nie tatuuję.
Bo nie lubię, no, ale to nikomu nie zabraniam i w ogóle nie wnikam w to. Kołecki... Osoby podtatuowane są barwniejsze, bardziej tak fajnie to, na walkach to fajnie wygląda, to jest groźni gladiatorzy. Kołecki versus Narkun w boksie, kto wygra? No nie wiem. Nie wiem, nie ma tyle kasy, żeby to zrobić. Ziółkowski taką... versus Rembecki 2, kto wygrałby rewanż? Też nie wiem. Myślę, że... że lepszy. Czy byliście w jednej szatni z ekipą Janka Bachowicza przed galą w Abu Dhabi? Tak, byliśmy, ale nie przed galą w Abu Dhabi, tylko w Pradze. Czy Maciej Kawulski miał potencjał na dobrego fajtera? Miał potencjał ruchowy na dobrego fajtera. Nie wiem, czy psychiczny, żeby zniósł, bo to mega ciężki sport, ale ruchowy to miał dobre karate, miał dobre jiu-jitsu, miał dobre zapasy, był sprawny akrobatycznie. Najsłabiej boksował, ale jak chodzi o ale też był szybki. No powiem tak, że miał potencjał na fajtera, no nie? A czy na jakiegoś topowego? Na pewno nie byłby słaby. Czy masz w pamięci walkę swojego zawodnika, który przegrał przez złą taktykę ułożoną przez trenera? Nawet jakbym pamiętał, to bym zapomniał. Ale nie, no ogólnie taktyka to u mnie zawsze była dobra, no nie? Ja potrafiłem rozgrywać, bo też dużo się uczyłem taktyki, no nie? Całe życie mnie uczyło taktyki, jak przegraną walkę wygrać. Czy nie uważa pan, że czasami ma za duże parcie na szkło, przede wszystkim po walkach swoich zawodników? Rozumiem, że przed promuje ich walki, ale po zostaje z nimi w klatce i pcha się przed kamerą. Czy to jest potrzebne? To jest chwila dla zawodnika, a nie dla, w tym przypadku, osoby z drugiego planu, która pcha się, żeby tylko było ją widać. A ja żyję z reklamy. Czym więcej mnie widać, tym więcej mogę strzelać, tym więcej mogę jeździć na polowania, na strzelnice. Więc dla mnie jest mega ważne, żeby się pokazywać, reklamować swoich sponsorów, bo mogę wtedy jeździć i strzelać. Zawodnicy, jeżeli bym się mógł w ogóle nie pokazywać, jakby bym miał wyższe garze od zawodników i nie musiałbym dorabiać reklamami, a po prostu zawodnicy chcą zawsze ci dać jak najmniej, no bo po prostu to normalne, no nie? Że, tak. Że ty chcesz dać jak najmniej od siebie, a ten drugi chce wziąć jak najwięcej, więc jeżeli dają mniej, to oczekuję za to reklamy, a jak mam reklamę, to mogę pozyskać sponsorów, a od sponsorów mogę mieć możliwość właśnie czy strzelania, czy jeżdżenia na polowania, więc to są ważne rzeczy, dlatego takie parcie tam, no, jesteś znany, to możesz to zamienić na pieniądze, tak? Czy oprócz swojej żony boi się trener jakiegoś człowieka? Wszystkich ludzi się boję, bo każdy może ci zagrozić. To jest nawet najlepsza osoba może ci w jakiś sposób zagrozić, więc jakby ogólnie ja uważam, że strach jest potrzebny, ale taki normalny, taki w sensie strach, żeby właśnie, nawet strach cię nieraz mobilizuje, tak? Czy obsypany złotem zawalczyłby trener z Jóźwiakiem? Zależy ile kasy by było, no nie? Mówię, 3 miliony wychodzę z każdym. No to jest dobre pytanie. Dlaczego najpierw słyszymy uderzenie pioruna, a dopiero później je widzimy? Bo jest dźwięk szybszy niż co? Odwrotnie. Tak? Znaczy, nie, jeszcze raz. To jest dobre pytanie. No. Zaraz. Dlaczego najpierw słyszymy uderzenie pioruna, a dopiero później je widzimy? Słyszymy uderzenie? A dopiero później je widzimy. Dlaczego słyszymy? No słyszymy. Dlaczego najpierw słyszymy, a później widzimy? No bo dźwięk jest szybszy. No nie, no najpierw widzimy piorun, a później słyszymy. A nie, no myślę, no nieważne. Ale moja Anita tak samo wczoraj tłumaczyła. Tak? No. Ja, nie, no przecież dźwięk jest szybszy, no to najpierw widzimy, najpierw słyszymy, później... A przecież to jest pytanie inaczej sformułowane. A nie, no to... No bo jest odwrotnie. Jest no ja tam z fizyki byłem słaby. Z fizyki byłem słaby. Idealne dla ciebie wakacje to? O, dla mnie? Mhm. Lubię Grecję, o. Lubię Mazury, lubię Podlasie,
Ale Grecję lubię, bo tam jest fajne jedzenie, jest ciepło, no nie? Ale to jest takie tam na tydzień, no nie? Jechać sobie do ciepłych krajów i się wygrzać. A ogólnie to uwielbiam właśnie jechać sobie gdzieś na Mazury, nad jeziorko. Uwielbiam jeziora. Jest teraz taka seria pytań o myśliwych. O kurde, jedziemy. W mediach mówicie, że strzelacie do lisów, aby nie jadły ptaków, po czym sami zabijacie około 400 tysięcy ptaków rocznie. Czy to ma sens? No ma sens, bo jak jest 800 ptaków na przykład i 400 tysięcy lisy wpieprzą, no to jak wtedy zabijemy lisy, to wtedy będzie więcej ptaków. Bo to chodzi, że dlaczego się zwalcza drapieżniki? Po to, żeby nie zjadały... No tak, a to jest pytanie, że w mediach mówicie, że strzelacie do lisów, aby nie jadły ptaków, po czym sami zabijacie około 400 tysięcy ptaków rocznie. No tak. Ptaków, ale nie lis. Ale nie, no my na przykład strzelasz do lisa. No. Dlaczego? Bo zjada ptaki. Czyli musicie później zastrzelić i lisa, i ptaki. Nie, bo zobacz, jeżeli by było dużo lisa, zjadłby całe ptaki, nie byłoby do czego strzelać. No tak, to rozumiem. A my strzelamy do ptaków, bo jak są. A jak są lisy, to nie ma ptaków, nie ma do czego strzelać. Myśliwy, no to jest tak, jakbyś hodował zwierzęta. Na przykład hodujesz w oborze zwierzęta. No i teraz na przykład masz ich tam 10-20, no nie? No i jest coś takiego, że na polu też masz tam ileś. No i teraz jakby na przykład wilk ci wpadł do obory i by zjadł ci na przykład z 10 krów tam 5, to byś miał tylko 5 krów. To tak samo jak na polu latają ptaki i zjedzą te lisy. No i jak jest dużo lisów, to jest mało ptaków, nie ma do czego strzelać. To nie, hodujesz sobie, a nie ma co hodować, bo lisy zjedzą hodowlę. Czy zabijanie zwierząt sprawia przyjemność? To nie jest tak, że zabijanie zwierząt sprawia przyjemność. To jest tak, że po prostu człowiek, ja jestem łowcą, łowca skór, jestem gościem, który, tak jak, na przykład, czy walka sprawia przyjemność? Sprawia. Wygrana sprawia przyjemność. Tak samo tu chodzę, żeby zdobyć mięso, udam się i się cieszę. I później jem sobie na przykład dzika, czy sarnę, czy coś. Mam mięso, z którego mam siłę, żeby zdobyć następną skórę. Przychodzę po waszą skórę. Ua! Dlaczego myśliwi robią sobie zdjęcia z zamordowanym zwierzakiem, szeroko się na nim uśmiechają i udostępniają do internetu? No bo myślą już co o tym, jak będą to jeść. I sobie wyobrażają, że strzeliliśmy ładnego dzika, będziemy mieli kiełbasy, będziemy mieli mięso, będzie dobre jedzenie. Jak idziesz do restauracji i podają ci dobre jedzenie, to ty smutny jesteś? Nie. Cieszysz się, a szczególnie jak ja jestem po nowotworze, lekarz mi zalecił jeść zdrowe mięso. Jeść coś, co jest zdrowe. Jem dziczyznę, dziczyzna jest zdrowa. Wam polecam też dziczyznę. Wiecie, dlaczego nie znacie dziczyzny? A powiem wam dlaczego. Z prostej przyczyny. Dziczyzna idzie do Niemiec, do Holandii, do bogatych krajów, bo dziczyzna jest bardzo droga i myśliwi jak polują, to większość idzie na sprzedaż do bogatych krajów. I Niemcy, Francuzi i inni jedzą waszą dziczyznę, jedzą zdrowe mięso, a wy wpierdalacie po prostu tuczone świnie, no. Jest już parę państw na świecie, które zaprzestały polowań i nie mają problemu z przyrostem zwierzyny. Czy byłby pan za wprowadzeniem tego w Polsce? No, ja powiem w ten sposób, że jeżeli coś takiego by wprowadzili, żeby zlikwidowali polowania, to bym bardzo ubolewał, bo uważam, że ja polowałem z dziadkiem, jak miałem 10 lat, jak miałem 12, jak miałem 15, jak miałem 20. To było częścią mojego wychowania i po prostu u nas zawsze na stole był albo bażant, albo kuropatwa, albo zając. Jadłem mięso, dlatego byłem silny, dlatego jestem odważny i dlatego jestem łowcą skór. Co pan sądzi o przeprowadzonych badaniach we Francji, które trwały ponad 20 lat na jednym terenie? Polowało się na dziki i regularnie się dokarmiało, a na drugim natura została pozostawiana sama sobie. I na koniec na terenie, gdzie strzelano i dokarmiano dzików, było wiele więcej. Zna trener ten eksperyment? Nie znam. Ja też nie znam, więc ale, nie to prawda. Ale jeżeli strzelano... Dokarmiano i strzelano na jednym obszarze, na drugim nic nie robiono i tam było ich mniej. To znaczy, że łowiectwo jest skuteczne.
No, ale jest więcej zwierząt. No, no, no. Ale dokarmiano? No nie wiem, jak to jest. No nie, no wychodzi, że jest, że łowiectwo się jest lepsze, bo jeżeli nikt nic nie dba, no to jest mniej zwierząt. Tak. A jak dbamy, to jest więcej. No tak, no tak. Tak no to, no to, no to, to znaczy, że ten eksperyment... Ale znowu postulat myśliwych jest, że przecież jest... Dobra, zaraz do tego dojdziemy. Myśliwi tłumaczą się, że polują, bo zwierzyna niszczy uprawy rolne, a zwrot pieniędzy idzie z kieszeni myśliwych. Ale myśliwi nie płacą za straty wyrządzone przez ptaki, a zabija się setki tysięcy ptaków rocznie. Gdzie tu jest logika? A jakie nie strat nie robią ptaki? Przecież ptaki... Tak, ale chodzi, ptaki, że nie... Ptaki wybierają normalnie rolnikom te... Ale że myśliwi nie płacą za straty powodowane przez ptaki, a za straty powodowane przez dzikie. No ale, jeżeli chodzi o ptactwo, to ptactwo tak samo jak jesz kaczkę, kurę, to tak samo jesz bażanta, czy gęś, czy coś, to jest to samo. To jest jakby to tak samo, tylko że jak ja na przykład jadłem ostatnio bażanta, który był taki suchy, bez tłuszczu, no to kurde, jest takie czerwone, surowe mięso. Jak zrobiłem sobie rosołek, jak to zjadłem, to mówię, kurde. Ostatnio zjadłem sarniny, to poszedłem na siłownię, jak zacząłem trenować, to myślałem, że mówię, jakieś sterydy biorę, czy co? Tak normalnie miałem taką energię, że w szoku byłem. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy myśliwy nadużywają alkoholu na polowaniu, czy po? Ja nie wiem, ja nie piję na polowaniu. A popiję, jak jest na przykład strzelba w szafie i ja już jestem po polowaniu, pojadę sobie do domu, to sobie mogę wypić. Ale ogólnie ja nie jestem gościem, który dużo pije, mówię, więc to nie pytanie do mnie, a ja nie odpowiem za myśliwych. O to tak samo, czy kierowcy dużo piją? Czy policjanci dużo piją? A może lekarze dużo piją? Takie pierdolenie, no. Polacy dużo piją. Patronem myśliwych jest święty Hubert, który zobaczył jelenia z krzyżem między porożem i zaprzestał polować, a myśliwi w dzień świętego Huberta urządzają ogromne polowania. Czy to ma sens? A nie wiem, nie będę się wypowiadał o historii łowiectwa. Ogólnie od dawien dawna ludzie polują na zwierzęta, bo chcą jeść, tak? I jeszcze jak za czym hodowali zwierzęta u siebie w domu, to najpierw polowali na dzikie zwierzęta, a później, żeby było, nie trzeba ganiać po lesie, to sobie udomowili zwierzęta, więc to jest normalne, że jeżeli chcesz jeść, musisz zabijać zwierzęta. No nie zjesz mięsa, jak nie zabijesz, tak? No i to teraz kwestia, czy chcesz mieć zdrowe mięso, takie, które sobie lata tam z takiego wybieganego sportowca, czy chcesz mieć takiego grubasa tucznika schorowanego? Także... No to widzę, że jeszcze kilka pytań jest. Ale już przebieram, to no. Już się większość powtórzyła. Czemu Mariusz Zindekajcz nigdy nie wpada do trenera na wywiad? A nie wiem, nie znam. Nie znam powodu, czemu nie wpada. Wow! Safe.pl, jesteśmy bezpieczni, garant, profesjonalna broń, Delta Optical, doskonała optyka. No. Czy trener jest zaszczepiony? To moje prywatne pytanie. Znaczy, nie będę odpowiadał. Czy jest szansa na pogodzenie się z Martinem Lewandowskim? Szansa zawsze jest. Co trener powie o klubie Dziki Wschód Biała Podlaska? I jakie obecnie ma stosunki z trenerem Łukaszem Grochowskim? Normalnie, widzimy się, cześć, cześć. Kiedyś była moja filia, okniński team, a w tej chwili oni sami działają. No zawsze tak jest, że kiedyś nawet Arachion był ze mną związany. Był w jakiś sposób moją filią, mieliśmy powiązanie, że było MMA Polska i MMA Olsztyn. Także to jest tak, że wszystko się rozwija, później rosną, wzmacniają się, odchodzą. Ale to jest dużo klubów, które pomagałem zakładać, dużo zawodników, którzy teraz są trenerami. Normalne, no to po prostu do tego się trzeba przyzwyczaić, że ludzie dzisiaj są z tobą, jutro odchodzą. A najśmieszniejsze jest to, że ja mam pełno nowych uczniów, którzy trenują u moich uczniów. Więc ktoś trenuje u mojego byłego ucznia. Taka piramidka się robi. I przychodzi do mnie. I mówi, ja chcę u trenera trenować, bo mój trener trenował kiedyś u trenera. Także tak naprawdę to oni mi napędzają ruch. Co trener sądzi o karierze Juhasa? Mateusz Piskow. No nic, myślę, że jego kariera mogła się potoczyć dużo lepiej. Ale chyba źle nie jest, no nie? Bo jest tam w dobrym klubie w Irlandii, do tego chyba w Bellatorze walczył. Tak, czy on chyba w Bellatorze, to nie wiem, na FM ostatnio się bił chyba. Czy oglądał pan Czterech Pancernych? No pewnie, kultowy film. Kto zabił Andrzeja Lepera?
A nie wiem, a co, gdzie ja jestem? Z wywiadu? Na co wam ta przemoc? Nie lepiej się zasiąść, napić piwa? No nie wiem, ale o którą przemoc... Panie Mirku, jak przestać pić? Ja jakbym bez picia, to umarł. Jak to jest z życiem prywatnym, będąc trenerem? Nie wiem, to jak to jest z życiem prywatnym, będąc kierowcą, albo będąc policjantem, albo jak będąc lekarzem. Nie wiem, nie czy, mogę. Czy korzysta trener z usług fizjoterapeuty? Od czasu do czasu. Okryta złą sławą walka z galifrikowej High League, jeden na jednego na jednego. Co trener o niej myśli? Nic nie myślę, bo nie oglądałem tego. Ja też nie widziałem, ale tam się chyba dwóch mówiło na jednego, wlało jednego, a później coś ze sobą się bili, czy coś? Nie wiem, nie wiem. Jakoś to tak wyszło rzeczywiście słabo. Nie oglądam takich rzeczy. Dlaczego trener tak nie lubi WCA? Ja nie lubię? To oni mnie najpierw nie lubili, a później ja ich. Pudzian klepał, czy nie klepał z Różalem? Klepał. Czy była kiedyś jakaś afera seksualna w Akademii Sportów Walki? Codziennie są. Co z Michałem Pasternakiem? No co, trenuje chłopak. Jest mistrzem. MMA VIP. W twoje strzelby zostaje jeden nabój. No i co? Lasem natomiast biegnie Martin Lewandowski w przybraniu dzika, tuż za nim Marcin Dubel w przybraniu sarny. W kogo napierdala? Nie strzelam do ludzi na razie. Jakby była wojna, to będę strzelał. Na razie. Jakby będzie wojna, to będę strzelał, ale na razie nie strzelam do ludzi. Nawet w przebraniu dzika. Czy nie sądzisz, że ten twój garant i td. Zaczynają się wstydzić te twoje beznadziejne reklamy? No nie wiem, jakby się wstydzili, to by mnie spuścili. Widocznie są zadowoleni z efektów reklamy, bo przychodzi do mnie jakiś tam portal, robię wywiad i w jeden dzień mam 400 tysięcy. No to sorry, kto tak ma? Czy polował trener z łuku bądź kuszy? A u Michała Oleksiejczyka byłem, jak mnie kiedyś zaprosił i strzelaliśmy, ale nie polowaliśmy, tylko strzelaliśmy do snopków. Z łuku fajnie było, ale ogólnie wolę z broń palną. Czy nie myślał trener kiedyś, żeby to wszystko wrzucić i za przeproszeniem w pizdu pojechać na wywiady? W Bieszczady? A byłem w Bieszczadach, ale tam jest tyle wilków, że nie ma do czego strzelać. Czy pana podopieczny miał kiedyś straczkę w czasie walki? Nie wiem, czy miał straczkę w czasie walki, ale przed walką na pewno. Wielu. Ulubiona kategoria filmów porno? Kurde, już tak dawno nie oglądałem filmów porno. Ile na klatę? O, słabo. 130 kilo, a po nowotworze to tam podnosiłem najwięcej 110. Pizza czy burger? Kurde, i to, i to. Nauka czy religia? Nauka. Coca-Cola czy Pepsi? Pepsi i Coca-Cola razem. KSW czy Fen? No Fen chyba w tej chwili mam więcej zawodników w Fenie. Ale ogólnie to są dobre federacje, czy to KSW czy Fen. Legia czy Polonia? Ani Legia, ani Polonia, bo nie jestem kibicem piłkarskim. Ale kiedyś trenowałem Teddy Boys, taką grupę, pamiętam. Czy chodzi pan na wybory parlamentarne i prezydenckie? Czy chodzę? Nie chodzę. Czemu? No nie chodzę. Drodzy widzowie, to by było na tyle. Trybuna Ludu. Safety.pl, jesteśmy bezpieczni, garant, profesjonalna broń. No i co? Delta Optical, doskonała optyka, termowizory, noktowizory, mikroskopy, teleskopy, lunety. Słuchajcie, oglądajcie. Dziękuję ci bardzo, że przyszedłeś do mnie. Było mi miło, no ale się skończyło. Dziękuję bardzo.